50 lat, pół wieku historii tych zmagań, pół wieku różnych perturbacji, pół wieku wzlotów. W ostatnim czasie także trochę upadków. Jeśli chodzi o obie, te dzisiaj, 6 kwietnia o godzinie 20:30, czyli za zaledwie 3 minuty rywalizujących wielkich, znanych w całej Polsce firm. Na spotkanie 25 kolejki Fortuna pierwszej ligi na Stadionie Miejskim w Katowicach przy ulicy Bukowej zaprasza Antoni Figlewicz. To tutaj w stolicy województwa śląskiego za chwilę wyjdą na boisko zawodnicy drużyny GKS-u Katowice i łódzkiego Widzewa. Wielkie emocje, miejmy nadzieję, że także niezwykłe doznania przede wszystkim z naszej perspektywy dla kibiców i sympatyków drużyny czerwono-biało-czerwonych. Atmosfera na trybunach, jak możecie się domyślać, gorąca. Nie ma tutaj miłości, nie ma tutaj radości, nie ma tutaj pięknych obrazków. My dzisiaj jedyne piękne obrazki, jakie chcemy oglądać, to są bramki zawodników w czerwonych trykotach. Oni już wyszli na boisko tak samo jak ich dzisiejsi rywale, gospodarze w strojach żółto-czarnych. Skład Widzewa na to spotkanie, który wybrał Janusz Niedźwiedź, nie różni się dosłownie niczym od tego, który zaproponował nam w sercu Łodzi w ostatni weekend. W bramce numer 26 Henryk Rawa z Darej, Karol Danielak numer 8, Ernest Terpiłowski numer 13, Bartosz Gustek numer 17, Bartłomiej Pawłowski numer 19, Patryk Lipski numer 20, Dominik Kun 22, Marek Hanusek 25, Martin Kreuzrigler 33, Fabian Unesz 92 i kapitan łódzkiego Widzewa Patryk Stępiński numer 95. W odwodzie pozostawieni przez Janusza Niedźwiedzia Wasyl Łytwynenko numer 72, Patryk Mucha numer 6, Mateusz Michalski numer 7, Przemysław Kita numer 9, Krystian Nowak numer 15, Paweł Zieliński numer 23, Kacper Karasek numer 30, Christopher Norman Hansen numer 77 i Radosław Gołębiowski numer 97. Gospodarze wyjdą na to spotkanie w następującym zestawieniu. W bramce doświadczony Dawid Kudła numer 1, dalej numer 4 Arkadiusz Jędrych, kapitan drużyny ze stolicy województwa śląskiego, numer 6 Marcin Stromecki, numer 7 Arkadiusz Woźniak, numer 8 Rafał Figiel, 11 to Adrian Błąd, 13 Bartosz Jaroszek, 17 Filip Szymczak, 25 Hubert Sadowski, 27 Danian Pawlas i 29 młody wypożyczony z poznańskiego Lecha Patryk Szwedzik. Na ławce rezerwowych Patryk Królczyk, Grzegorz Janiszewski, Oskar Repka, Krystian Sanocki, Marcin Urynowicz, Jakub Karbownik, Zbigniew Wojciechowski, Michał Kołodziejski i Marko Roginić. Tak wyglądają zawodnicy Rafała Guraka na to dzisiejsze spotkanie. Sędzią, który będzie dbał o to, by walka na boisku była wystarczająco czysta, dziś Jacek Małyszek, który ostatnio odwiedził serce Łodzi zaledwie w weekend jako sędzia warowski. Już rozpoczęliśmy pierwsze 45 minut dalekim wybiciem z środka pola katowiczanie, ale udało się Widzewiakom oddalić zagrożenie za sprawą austriackiego stopera Martina Kreuzriglera. Niektórzy powiedzą, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Chyba właśnie taką taktykę zastosował szkoleniowiec łódzkiego Widzewa, czyli Janusz Niedźwiedź. Dokładnie taka sama jedenastka, jaka pokonała GKS Tychy, chociaż tam oczywiście były też zmiany, ale ta wyjściowa jedenastka nie różni się zupełnie niczym od tej weekendowej. Nieco inna taktyka, ale też nieco inny wynik w weekend, jeśli chodzi o drużynę GKS-u Katowice. Trener Gurak musiał pogodzić się z porażką w ostatnich minutach za outsiderem Fortuna pierwszej ligi w sezonie 2021-2022, czyli Górnikiem Polkowice, który zresztą dziś zdobył kolejne punkty i od meczu z Widzewem, tego 0-0 nieoglądalnego, które mogliśmy razem przeżywać na stadionie Wita Stwosza, na stadionie przy ulicy Wita Stwosza 3 w Głogowie, nie przegrał meczu. Także to nie jest już taki, można śmiało powiedzieć, outsider. Mimo to był wściekły Rafał Gurak na swoich zawodników po tym przegranym meczu. Twierdził, że to nie przystoi, że tak nie powinno być, że jest bardzo niepocieszony i że nie będzie już więcej komentował, nie będzie już więcej mówił na ten temat, bo powie jeszcze o kilka słów za dużo i będzie żałował. Pokrótce tylko się wypowiedział szkoleniowiec Katowiczan na konferencji pomeczowej, a dzisiaj
Kilka zmian już w wyjściowej jedenastce względem tego ostatniego spotkania. W oczy rzuca się na pewno zawodnik, który rywalizował jesienią w sercu Łodzi przeciwko Widzewowi w tym wygranym przez czerwono-biało-czerwonych 3-1 meczu, czyli Danian Pawlas, to jest numer 27. Zwracam uwagę na tego zawodnika, teoretycznie ustawiony bliżej własnej bramki, ale także dosyć skuteczny w ofensywie. Teraz katowiczanie, wysoko posłana piłka przez Stromeckiego, bez problemu radzi sobie z nią Stępiński, Danielak na prawej stronie, długa piłka, próba znalezienia Ernesta Terpiłowskiego, ale futbolówkę przejął Sadowski. Terpiłowski, zawodnik, który został wyjątkowo doceniony przez kibiców Fortuna pierwszej ligi. Nie będę oczywiście ukrywał, że wiele głosów oddanych na Ernesta Terpiłowskiego, ile nie zdecydowana większość, to głosy sympatyków czerwono-biało-czerwonych, ale Ernest za swój dobry występ w ostatniej kolejce Fortuna pierwszej ligi został doceniony i nie dość, że został najlepszym zawodnikiem Widzewa w tym ostatnim ligowym meczu, to także najlepszym zawodnikiem kolejki, i to mimo naprawdę niezwykłego występu Huberta Adamczyka, reprezentującego barwy Arki Gdynia, który strzelił 2 gole, zaliczył asystę, ale no widocznie nie zapisał się wystarczająco w świadomości kibiców. Teraz faul w środku pola, popchnięty przy tej walce o górną piłkę Kun przez Adriana Błonda. Adrian Błąd, dla którego to jest 157. spotkanie na poziomie Fortuna pierwszej ligi. Zawodnik, no, który można śmiało powiedzieć, że na ten moment jest takim starym ligowym wyjadaczem, jeśli chodzi o zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Bardzo charakterystyczny. Łysa głowa, nisko osadzony na nogach. Ta postura też raczej taka atletyczna, z nastawieniem na masę. Zdecydowanie zawodnik nie do przeoczenia. Za chwilę od autu Fabio Nunes, tam właśnie Błąd razem z kolegami zamknął stronę Portugalczykowi. Ciekaw jestem, co też będzie pokazywał w tym spotkaniu Nunes. Na razie łatwa sprawa, dograł krótko z auto do Kreuzriglera. Niezmiennie na ławce rezerwowych Krystian Nowak. W środku pola, jeśli chodzi o... w środku bloku obronnego Widzewa. Tak jak w meczu z GKS-em Tychy, Marek Hanusek, no, który sam wielokrotnie powtarza, że on jest typowym pomocnikiem, może i faktycznie defensywnym, ale jednak pomocnikiem. Natomiast Janusz Niedźwiedź widzi dla tego zawodnika zastosowanie także w obronie. Przejmują piłkę na połowie Widzewa. Katowiczanie, Figiel. Pokazują się do grania koledzy. Jest Sadowski, rozrzucenie do lewej strony. Dobrze ustawieni w obronie Widzewiacy, blisko siebie linia pomocy, linia obrony. Nie ma tam miejsca na posłanie dłuższej piłki, czy nawet na wciśnięcie jakiejś drobnej szpilki między zawodników Janusza Niedźwiedzia. 5. minuta tego meczu. Na prawej stronie Błąd, wypychany przez Kreuzriglera. Bardzo umiejętnie poradził sobie austriacki stoper z tym dynamicznym skrzydłowym drużyny z Katowic. Mówię dynamicznym, no ale też wiek robi swoje. Błąd ma już na karku 30 lat. No i teraz raczej będzie coraz wolniejszy, a nie coraz szybszy. Myślę, że on też sobie zdaje z tego jak najbardziej sprawę. Znowu od autu Nunes, ładnie Widzewiacy na jeden kontakt. Starają się wyjść spod wysokiego pressingu rywali. Próbował tam wywrzeć presję na Lipskiego Patryk Szwedzik, Stępiński, Hanusek. Czerwono-biało-czerwoni we własnym polu karnym. Zszedł po piłkę Danielak, jest Terpiłowski, prawa strona boiska. Terpiłowski, przy nim 3 rywali, traci Ernest piłkę. Jest jeszcze Danielak, wycofanie do Rawasa. Wysoko są ustawieni katowiczanie w tych pierwszych fragmentach dzisiejszego spotkania. No oni, tak jak mówiłem, zapewne podrażnieni po tej dotkliwej porażce z Górnikiem Polkowice. W dodatku właśnie w ostatnich minutach, ale to jest specjalność ekipy Szymona Szydełki. Dzisiaj w starciu z Odrą Opole na terenie rywala, podopieczni tego właśnie szkoleniowca, też w ostatnich chwilach, w doliczonym czasie gry za sprawą swojego kapitana Mateusza Piątkowskiego, wywalczyli w Opolu 1 punkt. Od autu Jaroszek. Próba przedłużenia tego dogrania przez Szwedzika, ale zgarnia piłkę Pawłowski. Pawłowski, no miał problemy Bartek ze znajdywaniem kolegów w meczu 26. kolejki trwającej kampanii ligowej przeciwko GKS-owi Tychy. Co prawda to właśnie Pawłowski na raty, nieco siłą woli, wepchnął piłkę ostatecznie do bramki Konrada Jałochy. Natomiast faktem jest, że do kolegów podawał bardzo, bardzo niechętnie. Teraz dynamicznie widzę w prawą stronę boiska. Jest Terpiłowski, ma dużo przestrzeni. Terpiłowski rozgląda się za kolegami. Dośrodkowanie prosto w klatkę piersiową Arkadiusza Jędrycha. No i za chwilę rzut rożny dla czerwono-biało-czerwonych. 7. minuta tego meczu. Na razie wiele wydarzeń boiskowych do przedstawienia wam nie miałem, ale mam nadzieję, że to spotkanie nam się dopiero
rozkręca. Przede wszystkim pod tym względem sportowym. Ja tu nie czekam na jakieś wielkie smaczki, jeśli chodzi o te wydarzenia około boiskowe, o napiętą atmosferę na trybunach, chociaż czuć taki drobny, dodatkowy dreszczyk emocji w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczmy dośrodkowanie w pole karne. Przelatuje ta piłka nad Jędrychem. Jeszcze próba z dystansu Terpiłowskiego. Podbije futbolówkę. Błąd na 16 metrze. Przy piłce nadal jednak widzę Wiancy. Kun! No nie dokładnie w kierunku Patryka Lipskiego. Dał to za chwilę Gieksa. Dobre to było. Mocne, cięte dośrodkowanie w obręb pola karnego drużyny GKS-u Katowice. Puszczona ta piłka przez defensorów podopiecznych Rafała Guraka. Należany z Widzewiaków nie zorientował się w tej sytuacji. Dopiero Terpiłowski gdzieś na 20 metrze zdołał dopaść do piłki, ale ostatecznie jego strzał zablokowany w pojedynku powietrznym. Lipski, teraz to Widzew w natarciu, walczy Guzdek, ale nie zdąży do futbolówki. Odprowadził ją jeszcze wzrokiem Arkadiusz Jędrych. No i za chwilę z 5 metra Dawid Kudła. Ciekaw jestem, czy coś specjalnego na ten mecz przygotowywał trener Janusz Niedźwiedź. Intensywny jest ten tydzień dla czerwono-biało-czerwonych. Niedziela, no to już wspominany kilkukrotnie, mimo że mamy dopiero 8 minutę meczu. Pojedynek z GKS-em Tychy. Dziś środa i mecz wyjazdowy z GKS-em Katowice. No i w niedzielę teoretycznie także mecz wyjazdowy, ale rozgrywany w sercu Łodzi ze Skrą Częstochowa. Teraz z prawej strony Terpiłowski. Terpiłowski ma dużo przestrzeni, wraca za nim rywal. Dobrze Pawlas. Pawlas, udało się odzyskać piłkę zawodnikowi GKS-u. No i teraz katowiczanie próbują wyjść spod pressingu, ale nieudane to zagranie w kierunku Błonda. Jest Lipski. Lipski ładnie do Danielaka. Danielak bardzo wysoko znalazł się, grający dzisiaj na pozycji prawego wahadłowego zawodnik. No zdecydowanie usposobiony ofensywnie. Rozmawiałem z Karolem po tym spotkaniu z GKS-em Tychy. Mówił wyraźnie: słuchaj, mam 30 lat. W tym wieku nie ma takich pozycji, które by miały przede mną jakieś tajemnice. No może na bramce byłby problem. Zresztą Danielak, trzeba o tym pamiętać, przez wiele, wiele spotkań grał właśnie na wahadle i to jest wręcz jego, jedna z jego naturalnych pozycji. Wywalczył Guzdek out w pojedynku z Jędrychem. Za chwilę od linii bocznej widzę Wiacy. Już nawet rozpoczęli. Na chwilę tylko spuściłem wzraka. Tu już piłka w grze. Wycofanie do Lipskiego. Lipski rozgląda się za kolegami. Nie podchodzą rywale. Lipski, prawa strona pola karnego. Guzdek! Niewiele brakło, a sięgnął, by piłkę młody napastnik Widzewa. Jeszcze na lewej stronie Nunesz. Nunesz skutecznie wypychany przez rywala. Wycofuje do Korei Triglera. Nunesz. Portugalczyk obrócił się raz jeszcze. Raz jeszcze z austriackim stoperem Widzewa. Hanusek. No, starają się Widzewiacy wymienić piłkę po obwodzie. Już Stępiński do prawej strony. Tam jest Lipski. Szerzej jeszcze ustawiony Danielak. Lipski dogrywa do Pawłowskiego. Pawłowski nie opanował Bartek piłki. Wybijają raz jeszcze katowiczanie, no ale zamknięci w takim hokejowym zamku gracze Rafała Guraka. Ładne podanie do Terpiłowskiego. Terpiłowski ma dużo przestrzeni. Terpiłowski! No, mógłby podnieść głowę i zobaczyć trochę więcej kolegów, to jak są ustawieni zawodnicy w czerwonych koszulkach, ale jeszcze nic straconego przy piłce. Nunesz cały czas naciskany przez Jaroszka. Wycofuje do Kreuzriglera. No, sytuacja jak z Matrixa, takie déjà vu, można powiedzieć. Mam nadzieję, że zarządcy tego systemu informatycznego nie wprowadzają właśnie jakichś zmian. Kun na 16 metrze do Nunesza na lewą stronę. Nunesz! Próba wycofania piłki na wapno będzie tylko, a może i aż, rzut rożny po interwencji Arkadiusza Woźniaka. 11 minuta tego meczu, niezmiennie 0-0, ale nie możemy narzekać na postawę Widzewiaków w tych pierwszych akcentach spotkania 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Za chwilę od rzutu rożnego Patryk Lipski. Próbował w weekend kilkukrotnie tych bezpośrednich dograń w pole karne rywali Lipski. No, większość z nich kończyła się niestety na pierwszym zawodniku rywali. Teraz dośrodkowanie nieco przeciągnięte, tak jakby zupełnie w drugą stronę się rozregulował pomocnik łódzkiego Widzewa. No i za chwilę od autu Danian Pawlas. Tak jak mówiłem, jest kilka zmian w wyjściowej jedenastce drużyny z Katowic, no ale skoro coś w meczu z Górnikiem Polkowice nie zagrało, skoro ten rezultat faktycznie nie był do końca korzystny, no to uznał Rafał Górak, że nie ma innej drogi jak zmiany personalne. Teraz Terpiłowski ładnie do środka pola, cały czas blisko Guzdka, pilnujący go stoperzy, ale to Widzew odzyskuje piłkę. Na lewej stronie Nunesz.
w środkowej strefie boiska. Nunesz, wycofanie do Kreuzriglera. Teraz dopiero wyżej wychodzą Katowiczanie, ale chyba na tym właśnie zależało Łodzianom. Stępiński. Czterema zawodnikami do pressingu ruszyli gracze w żółto-czarnych strojach. Kreuzrigler do Kuna. Kun mimo asysty rywala radzi sobie nieźle z piłką. Nunesz, niedokładne to do grania, ale Nunesz był naciskany przez Błonda, był naciskany przez Arkadiusza Woźniaka. No musiał reagować szybko, stąd pewnie ten błąd za chwilę od linii bocznej. Jaroszek. Głośny doping przy ulicy Bukowej, jeśli chodzi o sympatyków drużyny, gospodarzy, ale regularnie także swoje krzyki wznoszą kibice czerwono-biało-czerwonych, których tutaj pojawiło się, no jak na ten moment, to może jeszcze nie 400, ale informacje, które do nas dochodzą, są takie, że wypełnią jeszcze tę trybunę przeznaczoną dla gości kibice czerwono-biało-czerwonych. Długa piłka w kierunku Gustka, przejmuje ją Sadowski, ale znów przy futbolówce Widzew. Kun podniósł głowę, rozgląda się za kolegami, do grania do Lipskiego. Widać, że szuka Patryk Lipski gry, tak jakby trochę więcej pewności mu dodał ten dobry występ przeciwko GKS-owi. Tychy teraz ładnie dostrzegł na prawej stronie Karola Danielaka. Danielak, narożnik pola karnego. Danielak w pojedynku biegowym z Pawlasem. Danielak faulował rywala, pociągnął gdzieś Pawlasa za rękę ku parterowi. No i nie mogło być innej decyzji sędziego Małyszka jak przewinienie na korzyść GKS-u Katowice. Za chwilę rzutu wolnego Dawid Kudła. Przedstawiłem już głównego arbitra dzisiejszego spotkania, to Jacek Małyszek z Lublina. Na liniach pomagają mu dzisiaj Radosław Wąsik i Krzysztof Stępień. Sędzią techniczny jest Szymon Łężny na warze. Dziś, uwaga, Wojciech Myć i Piotr Lasyk. Także Myć z Małyszkiem zamienili się miejscami względem tego weekendowego meczu Przelej Piłsudskiego 138. Teraz Figiel do Jaroszka. Jaroszek. Wysoko podchodzi Pawłowski, wypycha Jaroszka z powrotem na własną połowę. Ładne rozegranie przez Stromeckiego. No, cały czas przy piłce Katowiczanie, ale Widzewiacy nie kwapią się do jakiegoś nadmiernie aktywnego, agresywnego, wysokiego pressingu. Wiedzą, że w tym spotkaniu jeszcze wiele mają minut do rozegrania. Oszczędzają zdecydowanie swoje siły. 14 minuta na zegarze, na jednym zegarze, chociaż i na moim, i na tym stadionowym. Wszystko się zgadza co do sekundy, jak nigdy powiecie. Ale dziś zadbałem o to, by ten zegar wystartował równo z czasem. Figiel. Piłka na wolne pole, ale pierwszy dopadnie do niej Hanusek. Uprzedził on Filipa Szymczaka. Szymczak i Szwedzik, dwaj zawodnicy, którzy, no, prawdę powiedziawszy, bardzo często wystawiani są przez Rafała Guraka zamiennie. Jest bardzo częsty schemat zmian, jeśli chodzi o szkoleniowca drużyny z Katowic, kiedy to Szwedzik za Szymczaka, Szymczak za Szwedzika w różne strony. A dzisiaj tych dwóch zawodników młodzieżowych zresztą, bowiem obaj mają status młodzieżowca jeszcze od pierwszej minuty przy Bukowej. Pawłowski w środku pola, Bartek z piłką, dogrywa do innego Bartka, tylko że do Gustka. Gustek nie zdąży do tego podania, zdecydowanie za mocno wypuścił spod nogi futbolówkę Pawłowski, za chwilę od bramki Kudła. Natomiast ciekaw jestem, czy ta próba podania Pawłowskiego, bowiem obejrzałem całe spotkanie z GKS-em Tychy i na żywo, i potem jeszcze z odtworzenia, czy nie jest ta próba czasem efektem jakiejś wychowawczej rozmowy trenera Niedźwiedzia z tym ofensywnie usposobionym zawodnikiem, no bo Bartek ewidentnie nie szukał kolegów w ostatnim meczu, a teraz podniósł głowę, rozejrzał się, dostrzegł Gustka, spróbował od razu do niego podać, zamiast holować piłkę jeszcze dalej. Może z Bartka będzie jeszcze więcej pociechy, może gra Pawłowskiego przyniesie jeszcze więcej korzyści. Na razie Katowiczanie, Szymczak. Dobrze wrócił Lipski, zmusił Szymczaka do wycofania. Pawlas opanował piłkę ostatecznie przy lewej linii bocznej. Pawlas, przy nim był Danielak, był też wracający Terpiłowski. Jeszcze pole karne. Woźniak, spokojnie do Jaroszka. Błąd. Błąd, dośrodkowanie w pole karne, ale Henryk Rawas spokojnie chwyta futbolówkę. No te sezony spędzone na angielskich boiskach mogą nauczyć chyba każdego bramkarza gry na przedpolu w meczu z GKS-em Tychy. Kilkukrotnie można było podziwiać dobry timing, dobre wyjście do piłek mocno dośrodkowywanych przez Tyszan w pole karne Widzewa, jeśli chodzi właśnie o tego z nowego słowackiego bramkarza czerwono-biało-czerwonych. Też techniczne złożenie do piąstkowania naprawdę na wysokim
poziomie. Teraz Widzew na 16 metrze. Kun szuka pozycji do strzału. Jest Lipski, Lipski, uderzenie z dystansu. Jeszcze interwencja nieco elektryczna, nieco niekontrolowana Bartosza Jaroszka. Niewiele brakło, a wpakowałby Jaroszek piłkę do własnej siatki. Ostatecznie tylko rzut rożny po tym niezamocnym i przede wszystkim niecelnym strzale Patryka Lipskiego. Będą mogli Widzewiacy zagrozić bramce rywali. Do chorągiewki wędruje nie Lipski, a Karol Danielak. Lipski ustawiony gdzieś na 11 metrze od bramki Kudły. Zobaczymy, co wymyślili Widzewiacy na zaskoczenie ze stałego fragmentu gry drużyny gospodarzy. Danielak chciał chyba krótko rozegrać tę piłkę z Dominikiem Kunem, jednak zmienił decyzję. Raz jeszcze Danielak bierze na bieg, dośrodkowanie w pole karne. Był tam Hanusek, był też Krojc Rigler. Chyba sobie odrobinkę przeszkodzili grający dzisiaj w środku obrony zawodnicy Widzewa. Terpiłowski do Pawłowskiego, nie przejął tej piłki na klatkę Pawłowski. Teraz Krojc Rigler podbił wysoko futbolówkę, jeszcze walczy w takim stylu kung fu w środku pola. Przywilej korzyści dla katowiczan. Nie cofa gry Jacek Małyszek, uznał, że ten przywilej dobiegł końca. Zyskał piłkę Danielak, ale szybko też ją stracił. Oglądają się katowiczanie na sędziego Małyszka. Ma pretensję Adrian Błąd do arbitra głównego tego spotkania, ale gramy dalej bez żadnych konsekwencji. No i niedokładne podanie na prawą stronę, gdzieś w kierunku Patryka Szwedzika z środka pola oddał to za chwilę Portugalczyk Nunes. 19 minuta rywalizacji przy ulicy Bukowej w Katowicach. Niezmiennie 0-0. Widzę przy własnej linii końcowej Hanusek z Krojc Riglerem. Teraz dopiero długa piłka Austriaka gdzieś w kierunku Gustka Guzdek. Zdecydowanie faulował kapitana Katowicza, Arkadiusza Jędrycha, i rzut wolny dla gospodarzy. Mówię zdecydowanie, ale też niezamierzenie. To nie jest tak, że Bartek z całym impetem czy z jakąś złośliwością zapakował się w nogi Jędrycha. Od wydarzenie boiskowe, trochę nieszczęścia i ostatecznie przewinienie. Rafał Figiel do prawej strony, do Woźniaka. Raz jeszcze Figiel. Jaroszek. Figiel wypychany przez Lipskiego. Musi biec przez boiska. Dopiero teraz znalazł kolegę do dogrania. To był Pawlas. Strata piłki w środku pola. Niedokładnie błąd. Zresztą to prosty błąd techniczny. Przepuszczenie piłki przy próbie jej przyjęcia odzyskuje Pawłowski. Danielak. Niedokładne dogranie. Czatował tam na piłkę Ernest Terpiłowski, ale naprawia swój błąd. Danielak nie pozwala na szybkie przeniesienie ciężaru gry pod bramkę Rawasa i odautu na własnej połowie katowiczanie. Nie wiem, czy to jest kwestia akustyki tutaj na stadionie miejskim w Katowicach, czy faktycznie ten doping jest tak głośny, ale dobrze się ogląda to spotkanie także pod tym względem, nazwijmy to, wokalnym. Teraz próba prostopadłego podania do Terpiłowskiego. Ładnie zauważył kolega z drużyny Lipski, ale zorientowali się w tym wszystkim obrońcy rywali. Sadowski do Pawlasa. Wysoko teraz podeszli Widzewiacy, wybierają presję na rywali. Ta presja ma sens. Musiał wybijać daleko Sadowski. Przejął Hanusek od razu głową do Lipskiego. Raz jeszcze w pojedynku powietrznym Lipski. Błąd. Czwórką ruszają katowiczanie. Błąd ma dużo przestrzeni, nie wychodzi do niego Hanusek. Błąd poczekał na tego filigranowego zawodnika drużyny z Katowic. No i zatrzymał go nieprzepisowo Czech. Żółta kartka dla Marka Hanuska. 21 minuta tego meczu. Po raz pierwszy właśnie w tej akcji do kieszeni sięga sędzia Małyszek. Żółtą kartką ukarany grający z numerem 25 na plecach Marek Hanusek. Ale to jest zawodnik doświadczony, świadom tego, że żółta kartka wyłącza go z nieco ostrzejszych interwencji w tym meczu. Myślę, że nie doświadczy niczego, co można nazwać, nie wiem, spaleniem, utratą kontroli nad sobą i nie doprowadzi Widzewiaków do żadnej katastrofy. Już sędzia Małyszek użył białego sprayu, którym wyznaczył linię dla muru. Jeszcze rozmawia z zawodnikami Widzewa, którzy właśnie w tym murze się ustawili. 3- albo 4-osobowy blok. Przy tym rzucie wolnym ustawił Henrich Rawas. Przy stojącej piłce Strumecki.
Zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry katowiczanie. No jest to dobra pozycja do uderzenia z dystansu, z 25 metrów do bramki słowackiego golkipera Widzewa. Jest bezpośrednie uderzenie, ale prosto w mur. Zbierają jednak katowiczanie. Długa piłka do doskonale ustawionego Filipa Szymczaka, ale Szymczak nad poprzeczką, z półwoleja. No błąd popełnili defensorzy łódzkiego Widzewa, jakby gotowi na to, że dosłownie za milisekundę złapią czatującego tam na taką sytuację Szymczaka, ale także będącego blisko niego Patryka Szwedzika na spalonym. Ostatecznie okazało się, że tej pozycji spalonej nie było, a nawet jeśli nie zareagował sędzia asystent, trzeba grać do końca. No i chyba pierwsza tak groźna sytuacja w tym meczu, niestety z perspektywy kibiców łódzkiej drużyny po stronie GKS-u Katowice. No z półtora metra nad poprzeczką przeniósł piłkę ten młody Filip Szymczak. Mówię młody, ale duet Szymczak-Szwedzik odpowiada już za 13 bramek w tym sezonie. Jeśli chodzi o mecze rozgrywane w barwach GKS-u Katowice, Szymczak 7, Szwedzik 6 tych goli na swoim koncie. Obaj gracze bardzo aktywni w ofensywnych poczynaniach drużyny Rafała Guraka. Stępiński. Nie wydaje mi się, żeby musieli się jakoś specjalnie uspokajać. Czerwono-biało-czerwoni po tej sytuacji sprzed chwili. Cały czas to widzę, zdaje się mieć kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi. Ja wiem, na poziomie Fortuna pierwszej ligi czasem ta kontrola wydaje się całkowicie złudna i to, co widzimy na boisku, często odbiega od tego, co na sam koniec widnieje na tablicy wyników. Teraz niedokładne podanie Terpiłowskiego, ale powalczył Ernesto piłkę w środku pola. Ładnie odzyskał, wrócił za rywalem. Teraz Danielak, dośrodkowanie gdzieś na 20 metr do Nunesza. Nunesz krótko z Pawłowskim, Pawłowski do Kreuzriglera. Szybciej wymieniają piłkę Widzewiacy. Kun ma miejsce, żeby obrócić się z piłką. Raz jeszcze do Martina Kreuzriglera. Nunesz, próba do grania piętą, nie ruszył do tej piłki. Pawłowski ma teraz pretensje, Portugalczyk do sprowadzonego zimą ze Śląska Wrocław. No właśnie, ciężko powiedzieć, czy skrzydłowego, czy wahadłowego, czy może napastnika, ofensywnego pomocnika. Trzymajmy się może takiej nomenklatury, że po prostu zawodnika ofensywnego z numerem 19 na plecach. Już 3 bramki po tym redebiucie w barwach ekipy z Zalei Piłsudskiego ma Bartłomiej Pawłowski. Oczywiście jeśli chodzi o mecze ligowe, bo w sparingach, choćby w starciu z Wieczystą Kraków w tej przerwie zimowej, także trafiał do siatki rywali. 25. minuta tego spotkania na tablicy wyników niezmiennie 0-0 na boisku. No, za wiele tych emocji może nie ma, ale staram się je odrobinkę, może nawet sztucznie podgrzewać. Za chwilę od autu rozpoczną katowiczanie. Woźniak udał, że rzuca futbolówkę do stojącego blisko Jaroszka. Ostatecznie wybrał Szymczaka. Pilnowany jednak ten młody napastnik drużyny z Katowic przez Nunesza. No i raz jeszcze out. Kilka metrów, może yardów, mówiąc taką futbolowo-amerykańską nomenklaturą, zdobyli jednak katowiczanie. Są już w okolicy pola karnego Widzewa. No i wygląda na to, że szykuje się do dalekiego wrzutu w obręb szesnastki czerwono-biało-czerwonych Woźniak. Jednak do tyłu rozegranie z Jędrychem. Jędrych na 16 metr. Tam głową z dosyć dużego dystansu próbował uderzyć jeden z katowiczan. Był to Marcin Stromecki, ale było to uderzenie bardzo, bardzo niecelne. Cały czas bardzo aktywny przy linii bocznej boiska. Janusz Niedźwieźna ewidentnie gra ze swoimi zawodnikami. Szkoleniowiec łódzkiego Widzewa. Wielokrotnie mają problemy z Niedźwiedziem, szczególnie chyba sędziowie techniczni w spotkaniach Fortuna pierwszej ligi, bo ten widzewski Bruce Willis słynie z tego, że regularnie, nagminnie opuszcza tę strefę wyrysowaną przy polu gry na płytach Fortuna pierwszoligowych boisk. No i mimo namów, mimo próśb arbitra, czy liniowego, czy technicznego, po prostu Janusz Niedźwiedź nie jest w stanie się w tych ryzach maleńkiego skądinąd prostokącika przeznaczonego dla trenerów utrzymać. Teraz Jaroszek uratował jeszcze piłkę przed opuszczeniem pola gry. Kreuzrigler przejął to długie podanie.
Raz jeszcze Austriak wymienił szybko piłkę z Nuneszem. Hanuszek. Do Stępińskiego. Rozgląda się kapitan Widzewa za kolegami. Raz jeszcze do Hanuska. Wysoko wyszli rywale z Katowic. Hanuszek. Teraz dopiero długie podanie. Gdzieś w kierunku Gustka. Tu jest dużo przestrzeni, dużo miejsca, ale skutecznie wypycha Jędrych napastnika łódzkiego Widzewa, który no cały czas czeka na przełamanie. Cały czas czeka na bramki w rundzie wiosennej Fortuna pierwszej ligi. Stromecki. Do lewej strony, tam jest Sadowski, Jędrych. Wycofuje się po piłkę Figiel. Jaroszek. Charakterystyczny zawodnik z numerem 13. Cała niemal jego buzia pokryta bujną dosyć, jak na realia piłkarskie, brodą. Niezmienna ta stylówka Jaroszka już od dobrych kilku miesięcy. Sadowski. Wyszedł ładnie do tej piłki Hanuszek. Przeciął to podanie. Rawas. Wybicie gdzieś w okolice koła środkowego boiska. Powalczył o tę górną piłkę Guzdek. Jest Woźniak. Figiel. Prosto padła piłka w poszukiwaniu kolegów. Był tam Szymczak, był tam Szwedzik. Był jednak także Martin Kreutz-Rigler. No i teraz Widzewiacy prawą stroną. Jest Danielak. Danielak, dośrodkowanie w pole karne. Kun! Gdzieś z 15-14 metra głową, tak, dobrze słyszycie, głową Dominik Kun próbował skierować piłkę do bramki Dawida Kudły. Kompletnie niepilnowany pomocnik łódzkiego Widzewa w tej sytuacji. Jakby odpuścili sobie tego, jak kiedyś powiedział Marcin Łagiewski w naszej domowej relacji w tym sezonie, kieszonkowego pomocnika drużyny z Łodzi, stoperzy GKS-u Katowice. No a ten kieszonkowy Dominik Kun nieomal pokonał Kudłę tym uderzeniem. No brakło całkiem niewiele. Teraz raz jeszcze Kun w pojedynku biegowym z Jaroszkiem. Jaroszek wybiegał do tej piłki Kudła, ale uznał Jaroszek, że bezpieczniej będzie wybić futbolówkę na aut, a więc praca Dominika Kuna jak najbardziej się opłaciła. Za chwilę od linii bocznej Widzewiac. 30 minuta tego spotkania na zegarach. No, szybko płynie czas na tych spotkaniach, które nieco bardziej rozgrzewają serca fanów czy to łódzkiego Widzewa, czy też zresztą, nie oszukujmy się, GKS-u Katowice. Zdążyłem może dwa razy mrugnąć, a już pół godziny gry za nami. Na prawej stronie próbują przepchnąć się w kierunku połowy boiska Widzewa Katowiczanie. Za chwilę raz jeszcze, po raz enty w tym spotkaniu od autu Arkadiusz Woźniak. Raz on, raz Jaroszek biorą piłkę w ręce na tej prawej stronie. Szymczak wypychany przez Pawłowskiego, przez Nunesza. Piłka dla, no pokazuje sędzia liniowy, gospodarzy, chociaż nie chce się zgodzić z tą decyzją trener Janusz Niedźwiedź. Mają pretensje Widzewiacy, głównie do arbitra głównego, nomen omen, tego spotkania, czyli Jacka Małyszka. Woźniak. Wycofanie do Jaroszka. Raz jeszcze grający dzisiaj na prawej obronie zawodnik Katowicza. Walczy Woźniak, upadł na piłkę, zakryją własnym ciałem. Pokazuje Małyszek, że był wytrącony z równowagi przez Pawłowskiego. No i za chwilę odrzutu wolnego GKS. Już rozpoczęli. Jest Sadowski do lewej strony. Tam szerzej ustawiony Danian Pawlas. Błąd. Zszedł po piłkę ten doświadczony zawodnik. No szukają rozegrania na połowie Widzewa Katowiczanie. Woźniak. Teraz Figiel. O, Figiel też nie ma za wielu centymetrów, gdyby spojrzeć na wzrost tego zawodnika, ale zupełnie inne przymioty ma grający w środku pola w drużynie GKS-u Katowice Rafał Figiel. On podobnie jak Błąd na nieco innych cechach niż właśnie te stricte fizyczne bazuje. No teraz zdecydowany Błąd Danielaka, zgranie głową do środka boiska. Jest na prawej stronie Woźniak. Woźniak, dośrodkowanie w pole karne. No i Danielak
klatką piersiową oddala zagrożenie, ale tylko na chwilę, za chwilę rzut rożny dla Katowiczan. Mogę powiedzieć śmiało, że naprawił swój błąd Karol Danielak, ale to jest taka naprawa doraźna. To jest jak w takiej starej czechosłowackiej bajce Sąsiedzi. No, niby coś tam udało się zrobić, ale nie jest to naprawa najwyższej jakości. Z narożnika boiska za chwilę Katowiczanie. Kilku zawodników w żółto-czarnych trykotach ustawionych bardzo blisko Henricha Rawasa. Zdaje się, że ta piłka będzie dochodziła do bramki słowackiego golkipera. No, myślę, że nawet w światło bramki została ona uderzona spod tej chorągiewki oznaczającej narożnik pola gry, ale Rawas bardzo czujny, bardzo pewnie interweniuje w tej sytuacji. Już rozpoczęli Widzewiacy. Lipski. Lipski holuje piłkę. Już dobre 10-15 metrów. Zatrzymał się, rozejrzał. Wycofuje do Hanuska. Cały czas aktywny w destrukcji. Ten najwyżej ustawiony w drużynie z Katowic Filip Szymczak. Za jego plecami teoretycznie dwójka Szwedzik. Błąd, ale różne formy przyjmuje to zestawienie Katowiczan na boisku. Terpiłowski, rozrzucenie do prawej strony, jest Danielak, przyspiesza tę akcję Widzewa, Danielak schodzi na lewą nogę, dogrywa do obiegającego go Stępińskiego, Stępiński na wapno instynktownie, nieco na pamięć, powinien tam być chociaż jeden Widzewiak, ale nie zdążył do tej piłki Terpiłowski. W takim układzie mają kontrę Katowiczanie. Na lewej stronie Szymczak, Szymczak kontra, Hanusek ma nadal żółtą kartkę, trzech na koncie, ale teraz dobrze interweniuje, zastawił drogę ciałem młodemu Szymczakowi czeski zawodnik łódzkiego Widzewa. Guzdek tyłem do bramki, obrócił się mimo asysty Sadowskiego. Guzdek dogrywa do Pawłowskiego, dwójką ruszają Widzewiacy przeciwko trzem rywalom. Pawłowski schodzi na prawą nogę, poszukał strzału Pawłowski. Jeszcze jest na 16 metrze, jest też w polu karnym. Pokazuje sędzia Jacek Małyszek, żeby się Bartek Pawłowski nie wygłupiał, że tam nie było przewinienia, że tam nie było rzutu karnego. Zerkam sobie po trybunach tutaj przy Bukowej. No chyba sprawdzi jeszcze Małyszek tę sytuację z VAR-em, co jest bardzo dobra decyzja. Ja powiem uczciwie, że troszkę się uśmiechnąłem pod lekko tylko zapuszczonym wąsem na tę reakcję Bartłomieja Pawłowskiego, no ale może tam faktycznie był kontakt. Nie wydaje mi się, że na tyle ostry, na tyle mocny, by Pawłowski z takim impetem upadł na murawę w obrębie szesnastki drużyny z Katowic, ale zdaje się, że o rzucie karnym nie ma mowy, natomiast Pawłowski potrzebuje pomocy medycznej sztabu fizjoterapeutów łódzkiego Widzewa. No może przy tym silnym upadku na ziemię coś się przy okazji Bartkowi stało. Szukam tu czegoś niemalowanego, żeby w nie odpukać. Nie znajduję, więc wyrzucam te niegodne myśli z głowy. Trzymamy kciuki za to, że Bartek Pawłowski mógł grę kontynuować. 35. minuta tego spotkania. Wzmagają się te bardziej wulgarne okrzyki na trybunach obiektu Przybukowej. Retro obiektu, który robi nadal bardzo duże wrażenie, na którym czuć historię, czuć te lata, kiedy GKS Katowice na najwyższym poziomie rozgrywkowym prezentował się lepiej czy gorzej. No ale jednak gdzieś w pamięci wszystkich fanów futbolu w Polsce zapisywała się ta ekipa. Mówię tutaj o tych przymiotach zewnętrznych, o wyglądzie tych dwóch trybun, trzech właściwie, no bo jeszcze trybuna gości przy Bukowej. No, chociaż ta trybuna zajmowana przez kilkuset kibiców łódzkiego Widzewa bardziej przypomina tą znaną sympatyką klubu z Alei Piłsudskiego, choćby spod łódzkiej Byczyny, gdzie widzę swego czasu już, oby to były czasy nigdy nie wracające, rozgrywał swoje domowe mecze po reaktywacji. Zerkam gdzieś w kierunku Bartka Pawłowskiego. No nie wydaje się, żeby zawodnik z numerem 19 kuśtykał o własnych siłach, wraca gdzieś w okolice niesrodkowej boiska. Natomiast Jacek Małyszek dalej konsultuje się z VAR-em. Nie wznowiliśmy jeszcze gry w tym spotkaniu, a im dłuższa jest ta konsultacja, tym większa nadzieja w sercach wszystkich sympatyzujących z łódzkim Widzewem, no bo to oznacza, że są wątpliwości, a jeśli są wątpliwości, to jest szansa, że będą one rozstrzygnięte na korzyść drużyny Janusza Niedźwiedzia. Cały czas wstrzymuje grę sędzia z Lublina.
ewidentnie gotowy do kontynuowania rywalizacji będzie Bartłomiej Pawłowski. Jeszcze chwila konsultacji z kierownikiem drużyny Widzewa, a kilka słów zamienionych z trenerem Niedźwiedziem, ale pokazuje Pawłowski. Wracam zaraz na boisko, mam tu dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia, kilka rzeczy do udowodnienia. No i może także kilka bramek do strzelenia w tym spotkaniu 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Całkiem ciepły jest ten wieczór w Katowicach. Ciekaw jestem, na ile mogę zrzucić tę ciepłotę mojego ciała na emocje związane z dzisiejszą rywalizacją, a na ile na faktyczne warunki atmosferyczne. Rym niezamierzony. No nadal trwają te konsultacje sędziego Małyszka z arbitrem Myciem i pomagającym mu dzisiaj Piotrem Lasykiem. Sam zobaczy Jacek Małyszek, co tam się w polu karnym wydarzyło. No mam wrażenie, chociaż siedzę na tyle daleko od arbitra głównego tego spotkania, że gdybym miał takiego lekko zapuszczonego wąsa, podobnie jak ja, arbiter Małyszek, no to też by się pod nim uśmiechnął, widząc Pawłowskiego. Natomiast teraz okazuje się, że ta sytuacja może mieć jakieś drugie dno, może mieć jakieś korzystne dla gości rozstrzygnięcie. Podszedł do tego wyglądającego jak starodawne aparaty monitoru warowskiego, osłoniętego kotarami ze wszystkich stron, arbiter z Lublina. No i teraz w głowie sędziego Jacka Małyszka ważą się może nawet losy całej dzisiejszej rywalizacji przy ulicy Bukowej. Czas mija, oczywiście te minuty zostaną doliczone do gry w pierwszej części spotkania. Minuta 39 w tym momencie. No niezmiennie stoi przy ekranie Jacek Małyszek. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś niezwykły meloman, jeśli chodzi o oglądanie powtórek z wydarzeń boiskowych. To oznacza tylko i wyłącznie, że cały czas Małyszek ma wątpliwości co do tej sytuacji, w której delikatnie ucierpiał Bartłomiej Pawłowski. No ciekaw jestem decyzji sędziego głównego tego spotkania. Chyba złośliwie trochę już trzyma mnie w napięciu arbiter. Uniósł tę kotarę wysoko nad głowę, cały czas oceniając tę sytuację sprzed chwili. Sędzia Małyszek, no już, panie arbitrze, wystarczy, o panu ręce zdrętwieją. Obejrzał, zasłonił, sięga po gwizdek i zobaczmy, jaka będzie decyzja sędziego Małyszka. Poważę, rzut karny dla łódzkiego Widzewa. 40 minuta rywalizacji i Widzew będzie miał 100% szansę na pokonanie Dawida Kudły po raz pierwszy w tym spotkaniu. No zbiera gratulacje od sztabu szkoleniowego łódzkiego Widzewa Bartłomiej Pawłowski, no bo on ładnym dryblingiem wbił się w obręb szesnastki drużyny z Katowic. Minął jednego, drugiego rywala, a na trzecim wywalczył, jak się okazuje, rzut karny, do którego podejdzie za chwilę Marek Hanusek. To ten czeski, uwaga, dzisiaj mogę to z całą siłą powiedzieć, stoper łódzkiego Widzewa jest ten, który bierze na swoje barki odpowiedzialność za tę niezwykłą okazję, niezwykłą szansę do pokonania Dawida Kudły. Taka bramka zdecydowanie ułatwi grę podopiecznym Janusza Niedźwiedzia, no ale trzeba tę bramkę najpierw strzelić. Starcie Hanuska z Kudłą, rusza spokojnie Czech. Hanusek! Dobrze wyczuł intencję czeskiego pomocnika stopera, trzymajmy się tej nomenklatury, stopera Widzewa Dawid Kudła, no ale na tyle dokładnie, na tyle precyzyjnie uderzył Marek Hanusek przy samym słupku bramki strzeżonej przez katowickiego golkipera, że nie miał szans zawodnik z numerem 1 na plecach na skuteczną interwencję w tej sytuacji. Widzew od 41 minuty prowadzi z KKS-em Katowice w starciu 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi 1-0 po bramce Marka Hanuska. Kolejny raz warto zaznaczyć udział Bartłomieja Pawłowskiego w akcji ofensywnej Widzewa. No i chcąc nie chcąc, trzeba będzie dopisać Pawłowskiemu w niektórych przynajmniej statystykach asystę za to trafienie czeskiego gracza łódzkiego Widzewa. No teraz na pewno będą chcieli jeszcze przed przerwą ruszyć katowiczanie, żeby zagrozić bramce Henricha Rawasa. To może być właśnie jedna z tych akcji. Lewa strona boiska, podłączył się ofensywnie Pawlans, był faulowany przez wracającego Danielaka. Pokazuje Danielak, że nie miał na to za bardzo wpływu, a Jacek Małyszek pokazuje zupełnie co innego. Żółty kartonik wyjęty dopiero co z kieszeni, jeszcze cieplutki, ugrzany przez arbitra głównego tego spotkania.
No i to jest druga żółta kartka dla podopiecznych Janusza Niedźwiedzia w tym spotkaniu. Najpierw strzelec gola, Marek Hanusek, a teraz Karol Danielak. No myślę, że za 3, może nawet 4 minuty doliczy do tego spotkania sędzia Małyszek. Także sporo czasu mają gospodarze na to, by trafić do bramki drużyny łódzkiego Widzewa. Rzut wolny z lewej strony boiska. Za chwilę dla podopiecznych Rafała Guraka. Jedna ręka uniesiona ku górze. Będzie bezpośrednie dośrodkowanie w pole karne. Piłka zagrana na 5 metr. Nie wychodził do niej Henryk Navas i będzie... Navas i będzie rzut rożny dla Katowiczan. Interweniował blok obronny Widzewa. Ciężko powiedzieć, który dokładnie zawodnik, bo oni gdzieś po zboju tę piłkę wybili poza pole gry. W jakiś magiczny sposób zmienił się też wynik na naszej tablicy wyświetlanej dzisiaj w dzisiejszej relacji radiowej. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja o tym pamiętałem. Nie podejrzewajcie mnie aż taką skuteczność i taką zaradność. To nasz niezawodny realizator, którego serdecznie pozdrawiam, zadbał o to, byście byli informowani o wyniku na bieżąco. Teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jaroszek próbował takim ćwierćszczupakiem sięgnąć jeszcze piłkę, no, która tak de facto nie była kierowana na jego głowę, ale ostatecznie w okolice tego grającego dzisiaj po prawej stronie boiska zawodnika spadła. Niewiele brakło, a skierowałby piłkę chociaż w światło bramki Henricha Rawasa, ale Sobak był w tej sytuacji czujny, dobrze ustawiony, chociaż nie musiał interweniować. Za chwilę to on rozpocznie z 5 metra, zdaje się, że długim dograniem w kierunku kolegów. Wszyscy zawodnicy z pola skonsolidowani gdzieś w takim kwadracie, może 10 na 10, ale niedokładne, bardzo niecelne to wznowienie Rawasa. Przepraszam teraz kolegów z drużyny, słowacki golkiper. Ale to Widzew odzyskuje piłkę. Kun na wiwat, wysoko przyjmuje Jaroszek. Figiel do Sadowskiego. Sadowski z Pawlasem. Raz jeszcze Hubert Sadowski. O, ta prawa strona boiska już odpowiednio zagęszczona przez Widzewiaków. Będzie musiał grać sam na sam Pawlas, no albo stracić piłkę. Wybrał tę drugą opcję. Z korzyścią oczywiście dla gości. Ładnie się utrzymuje przy futbolówce. Kun mimo asysty dwóch rywali miał na plecach przeciwników Dominika i tak ładnie się obrócił. Teraz też dobre przyjęcie. Dobrze zareagował na powrót Stromeckiego, operujący dzisiaj w środku pola zawodnik. No nie, niektórzy zastanawiali się, czy na pewno ten środek pola to jest odpowiednia pozycja dla Dominika Kuna, chociaż faktem jest, że najwyższe oceny, najlepsze tak naprawdę wrażenie wizualne robił środek pola Widzewa w zestawieniu Kun-Hanusek, szczególnie jesienią. Teraz Hanusek przesunięty do defensywy, a Kunowi towarzyszy w środku pola Lipski, który, no miejmy nadzieję, że też tym meczem z GKS-em Tychy dopiero pokazał próbkę swoich możliwości. Przed chwilą bity z nóg przez woźniaka Jaroszek oddał tu Widzewiac. 5 minut doliczył sędzia do pierwszej części tego spotkania, no także jeszcze trochę sobie pogramy. No ale to Widzew przy piłce, to Widzew pod polem karnym Katowicza, no i to przede wszystkim Widzew prowadzi w tym meczu 1-0. Kreuzrigler, wycofanie do Hanuska, już wychodzą wyżej Katowiczanie. Czech ładnie do Stępińskiego. Sprintem wypuścił się w kierunku Rawasa, Szwedzik, ale ładnie ograł przeciwnika Słowak. Kreuzrigler głową do Nunesza. Nunesz próbował się obrócić, faulowany przez Jaroszka, pokazuje, że został kopnięty i ku mojemu niezadowoleniu trzyma się za mięsień dwugłowy portugalski wahadłowy łódzkiego Widzewa. Cierpi ewidentnie Fabio Nunesz. Czeka tylko na pozwolenie arbitra na udzielenie Portugalczykowi pomocy medycznej. To nie jest żadne zaskoczenie, żółta kartka dla Janusza Niedźwiedzia. To jest już nieomal stały punkt programu. W dosadnych słowach skomentował pracę arbitra Małyszka zapewne Janusz Niedźwiedź, no bo też reakcja była błyskawiczna i
zdaje się bezdyskusyjna, jeśli chodzi o sędziego głównego. No, zbiera te żółte kartki szkoleniowiec łódzkiego Widzewa, jak jeszcze 20 lat temu nastolatkowie różne akcesoria z Pokemonami. No, tak naprawdę każdy mecz. Oczywiście jest to zdecydowana i przesadna hiperbola. Mógłby Janusz Niedźwiedź kończyć z żółtym kartonikiem. Na pewno daje wiele pretekstów sędziom do karania go właśnie w taki sposób. Katowiczanie przy własnym polu karnym. Sadowski do Pawlasa. Raz jeszcze Sadowski. Stromecki, Pawlas. Prosty błąd Katowiczan już od autu Widzew. Guzdek próbował wystawić na 16 metr. Guzdek piłkę Kunowi, ale teraz wraca. Atakuje czysto od tyłu Stromeckiego. Odzyskuje piłkę. Lipski do prawej strony do Danielaka. Próbuje się podnieść z murawy Guzdek. Udała mu się ta sztuka. Pokazuje się Lipskiemu do gry gdzieś na 20 metrze. Guzdek odegranie raz jeszcze do Lipskiego. Wrócili już Katowiczanie. Hanusek do Kreuzriglera. Pawłowski, no próba zmieszczenia się między dwoma rywalami, ale nadal przy piłce Widzew. Nunesz do Pawłowskiego, nie zdążył za zawodnikiem Widzewa. Rafał Figiel, Pawłowski wchodzi w drybnik na lewej stronie do grania, na długi słupek Danielak! Próba strzału, ale przeszła ta piłka ostatecznie wzdłuż bramki Kudły. Jeszcze Pawłowski na lewym skrzydle. Bartłomiej Pawłowski, Pawłowski kręci kółeczka w duecie z Jaroszkiem. Ale ta kółeczka na tyle nieefektywna, że od bramki za chwilę Dawid Kudła. Jeszcze dwie minuty tego doliczonego czasu gry pozostały nam w pierwszej części spotkania. No nie spodziewam się, żeby tutaj miało dojść do jakiegoś trzęsienia ziemi, ale tak jak mówiłem, Fortuna, pierwsza liga, czasem uczy, czasem bawi, a czasem i uczy i bawi, więc trzeba czekać do tego ostatniego gwizdka sędziego Małyszka. Teraz już celnie do boku, długim podaniem Rawas, przejął piłkę Nunesz, Nunesz, niedokładne odegranie do Kuna. Powalczył jednak o piłkę Dominik na własnej połowie, odegrał do Gustka. Rusza trójką Widzew. Terpiłowski, szerzej ustawiony Danielak, przy nim Pawlas. Danielak, Danielak na lewą nogę. Próba uderzenia z dystansu, jeszcze Lipski. Lipski, umiejętnie wypchnięty przez Szwedzika, ciągnął tego młodego zawodnika za koszulkę Lipski, ale bez przewinienia pokazał przywilej korzyści sędzia. Odzyskuje piłkę Widzew. Stępiński do Kuna. Lipski. Raz jeszcze Terpiłowski, no nie sięgnął tej piłki. Najlepszy zawodnik ostatniej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Błąd. Do Woźniaka. Woźniak raz jeszcze z błądem. O, najlepszy asystent drużyny GKS-u Katowice, Adrian Błąd, ale oprócz tych sześciu ostatnich podań jeszcze trzy bramki dorzucił ten doświadczony ligowiec. Teraz ładny jego przerzut na lewą stronę do dobrze pokazującego się Pawlasa. Przy nim jednak cały czas Danielak. Pawlas, dogranie na piąty metr do dobrze ustawionego Marcina Stromeckiego, który chciał w taki ładny, światowy sposób zabrać się z piłką, takim przełożeniem piętą, ale brakło ostatecznie chyba trochę przestrzeni Stromeckiemu. Jaroszek, uderzenie z takiego stylu do statystyk. Przestrzelił zdecydowanie gdzieś z 35 metra Jaroszek. No i tym strzałem, tym ostatnim akcentem kończy się pierwsza część spotkania Widzewa Łódź z GKS-em Katowice w ramach 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Widzew po bramce z rzutu karnego Marka Hanuska, rzutu karnego wywalczonego przez Bartłomieja Pawłowskiego. Od 41. minuty prowadzi z GKS-em Katowice 1-0. Zapraszam Was, siebie zresztą też, na 15-minutową przerwę. Za chwilę, dosłownie za chwilę, wracamy na ulicę Bukową.
No dobra, drugą część tego spotkania rozpoczynamy utworem, może rapowym, coś takiego mi tutaj brzmi na trybunie przy ulicy Bukowej w Katowicach. Szykuje się zmiana w szeregach drużyny Rafała Guraka. Na boisku zamelduje się w drugiej części spotkania Marcin Urynowicz, numer 14. Zorientuje się na pewno w ciągu kilku minut, kogo Urynowicz na murawie zmienił. Widzew bez żadnych roszad rozpocznie tę drugą część spotkania. Prowadzi drużyna Janusza Niedźwiedzia po bramce Marka Hanuska z rzutu karnego 1-0 od 41 minuty. No i to jest wynik, który punktowo na pewno satysfakcjonuje drużynę z Łodzi, ale czy jest to szczyt marzeń ekipy Janusza Niedźwiedzia, śmiem wątpić. Murawę ostatecznie opuści Marcin Strołecki, numer 6, i ta jedna roszada, o której mówiłem, nie będzie ostatnio. Marko Roginić jest tym, którego również do boju wysyła Rafał Gurak. Roginić w miejsce Patryka Szwedzika na murawie, no mógł sobie pozwolić na taką wymianę Rafał Gurak, bowiem oprócz Szwedzika status młodzieżowca ma także nadal będący na boisku Filip Szymczak. Także dwie zmiany w przerwie, jeśli chodzi o drużynę gospodarzy. No zobaczymy, czy wniosą coś do gry 12 ekipy Fortuna pierwszej ligi, ekipy, która no do meczu z Górnikiem Polkowice, można powiedzieć, że na wiosnę radziła sobie całkiem nieźle. No mimo tylko 6 punktów w 4 spotkaniach, no to jednak były to 3 remisy i zwycięstwo. Rozpoczynamy drugą połowę tej rywalizacji przy piłce Widzew. Lewa strona boiska, długie dogranie Kreuzriglera gdzieś w kierunku Gustka. Widzew, przypomnę może pierwszą jedenastkę drużyny czerwono-biało-czerwonych: w bramce Henryk Rawas, dalej Karol Danielak, Ernester Piłowski, Bartosz Guzdek, Bartłomiej Pawłowski, Patryk Lipski, Dominik Kun, Marek Hanusek, Martin Kreuzrigler, Fabian Unes i Patryk Stępiński. Za chwilę od autu czerwono-biało-czerwoni grający dziś, a w tej drugiej części spotkania, w tych jej pierwszych minutach, przeciwko dokładnie takim zawodnikom. W bramce Dawid Kudła, numer 1, dalej Arkadiusz Jędrych, Marcina Stromeckiego już na murawie, nie ma w jego miejsce Marcin Urynowicz, Arkadiusz Woźniak, Rafał Figiel, Adrian Błąd, Bartosz Jaroszek, Filip Szymczak, Hubert Sadowski, Danian Pawlas i Marko Roginić. Kun na lewej stronie pokazuje się do gry Fabian Unesz. Kun wybrał grę indywidualną, stracił futbolówkę w środku pola, jest błąd, błąd. Dogranie do Szymczaka, Szymczak ładnie tyłem do bramki, poradził sobie przy asyście Hanuska. Raz jeszcze na prawej stronie błąd, dośrodkowanie w kierunku Szymczaka, nie przyjął tej piłki Szymczak, a do strzału się ona kompletnie nie dawała. Zagrano na plecy, gdzieś na wysokość biodra tego młodego napastnika drużyny z Katowic. No i z tej akcji nic, spełznęła ona na niczym. Faulowany teraz wracający po piłkę aż pod własne pole karne Bartłomiej Pawłowski. No za Pawłowskim popędził jeszcze Bartosz Jaroszek, ale zbyt agresywnie, zbyt aktywnie zachowywał się w towarzystwie Bartłomieja Pawłowskiego ten zawodnik i od rzutu wolnego Widzew. Była już jedna taka sytuacja w tym meczu, w której ktoś ewidentnie naruszył przestrzeń osobistą Bartłomieja Pawłowskiego. Na nieszczęście katowiczan działo się to w obrębie ich własnego pola karnego. Skorzystał na tym Widzew, skorzystał na tym Marek Hanusek, no i z perspektywy Łodzian skorzystał na tym także wynik dzisiejszego spotkania. Prawa strona boiska, Woźniak naciskany przez Nunesza. Woźniak cały czas tyłem do kierunku gry. Oddaje piłkę Jaroszkowi. Jaroszek jeszcze chyba po nodze Bartłomieja Pawłowskiego wywalczył aut. Ma piłkę w rękach Woźniak. Rozgląda się cały czas za kolegami. No, wydawało mi się, że ze zdwojoną siłą wejdą w tę drugą część spotkania katowiczanie. Po tych 3 minutach żadnych tego typu oznak nie widać. Kolejna żółta kartka dla jednego z widzewiaków. Tym razem to Martin Kreuzrigler ukarany za starcie w środku pola. Pokazuje sędzia Małyszek, że powinni wkroczyć fizjoterapeuci na murawę, by pomóc. No właśnie, teraz nieco zdezorientowany jest ten sztab medyczny drużyny z Katowic. Pomóc zawodnikowi, który już się dawno z boiska pozbierał. Przebieżkę sobie panowie masażyści urządzili.
przez płytę boiska przy ulicy Bukowej, no bo jak się okazuje, Roginić nie potrzebuje żadnej pomocy, sam się pozbierał. A żółtą kartką, tak jak już o tym mówiłem, ukarany już trzeci Widzewiak tym razem, Martin Kreuzrigler. Sadowski z Pawlasem, wysoko ustawiony Terpiłowski, wysoko jest też Danielak. Sadowski próbował górną piłką dograć do Adriana Błonda, ale to się kompletnie nie klei. Górną piłką do Adriana Błonda. Kompletna bzdura. Oddał to za chwilę Widzewiacy. Zostawia piłkę Danielakowi Stępiński. Do środka pola, z autu do Kuna. Kun dostrzegł na lewej stronie Nunesza. Dobrze przyjął piłkę Portugalczyk. Nunesz, przy nim cały czas Woźniak. Nunesz rozpoczyna ten swój taniec z piłką, ale tym razem wycofanie do Kreuzriglera. Hanusek. Terpiłowski. Umiejętnie wypychany przez Sadowskiego. No dobrze pilnuje Terpiłowskiego Sadowski. To trzeba temu półlewemu stoperowi drużyny z Katowic oddać. Teraz faulował Kun w środku pola Urynowicza. Ze stojącej piłki za chwilę KKS. Cały czas mam wrażenie, że na trybunach wiele osób w napięciu czeka na to, co wydarzy się wokół płyty boiska przy ulicy Bukowej. Można powiedzieć śmiało, że ta atmosfera gęstnieje, a napięcie rośnie. Sadowski. Dopada do niego Terpiłowski. Zdołał trącić Ernestę piłkę, ale opanował futbolówkę jeszcze błąd. Wywalczył aut. Błąd do środka pola. Jest tam Figiel. Nie było, było jednak przewinienie Dominika Kuna. No atakował ewidentnie rywala Kun od tyłu. Gdzieś tak wcisnął nogę pomiędzy obie kończyny kroczne Figla Dominik Kun. Natomiast mimo tego, że sięgnął piłkę, no to gdzieś tam jednak zdaniem sędziego Małyczka zahaczył także Figla. Jędrych do prawej strony. Tam jest Woźniak. Woźniak. No będzie zmuszony chyba do wycofania piłki. Tak, raz jeszcze do Jędrycha. Zaufał swojemu kapitanowi Arkadiusz Woźniak. Nisko zszedł po piłkę Urynowicz. No nie klei się ten atak pozycyjny. Chyba mogę śmiało powiedzieć, że w całym tym spotkaniu drużynie z Katowic. Długi przerzut na lewą stronę. Tam podłącza się Pawlas. Pawlas z pierwszej piłki. Próba dogrania prosto w szesnastkę Widzewa, ale przejmują czerwono-biało-czerwoni i będzie out dla gości. No tam jeszcze walczył w parterze Danielak z błądem. Ostatecznie uzyskując piłkę dla Widzewa. Kolejna próba do grania. Na głowę, na klatkę piersiową do ustawionego wysoko Bartosza Gustka. Natomiast Gustek nie ma dzisiaj łatwego życia z Arkadiuszem Jędrychem. Teraz ruszają katowiczanie. Na lewą stronę rozrzuca Figiel. Tam jest Pawlas. Pawlas po ziemi, w pole karne. Mocna piłka, ale też dobrze ustawiony był Patryk Stępiński. Już szybko rozpoczęli z autu katowiczanie. Jednym podaniem tak naprawdę Rafał Figiel przyspieszył grę swojej drużyny. No mówiłem, że to jest zawodnik, który właśnie w taki sposób potrafi przysłużyć się swojej ekipie. Teraz głupia strata w środku pola Urynowicza. Ruszali już z dynamiczną akcją Widzewiacy. Jeszcze będą mieli szansę na zagrożenie bramki Kudły, no ale za lekko dogrywał Gustek do Pawłowskiego i odzyskują katowiczanie. Błąd. Błąd przy nim cały czas aktywny Stępiński. Błąd. Zatoczył takie kółeczko. Dosyć szerokim promieniu ten doświadczony zawodnik. Nunesz pokazuje, że nie faulował Roginicia. Też mi się tak wydaje. Gramy dalej. Pawłowski, lewa strona boiska. Pawłowski, przy nim Woźniak, wygrywa to starcie ten drugi. Urynowicz, błąd. Dużo straty w środku pola z obu stron. Teraz Pawlas, dośrodkowanie w pole karne Widzewa. Wysoko wyskoczył do piłki Filip Szymczak od bramki. Zacznie jednak Henrich Rawas. No przez chwilę zastanawiałem się, czy może jakiś zawodnik Widzewa nie dotknął piłki. Nawet nie od bramki zacznie Rawas, pokazuje sędzia Małyszek, że będzie
rzut wolny, opcje są dwie, albo była tam długo odwlekana, jeśli chodzi o sygnalizację, pozycja spalona Szymczaka, albo jakieś drobne przewinienie tego młodego zawodnika. Już jednak Widzewiacy tracą piłkę, no muszą uspokoić grę podopieczni Janusza Niedźwiedzia. Wymienienie dwóch, trzech podań i strata to nie jest dobre rozwiązanie na podtrzymanie jak na razie korzystnego z perspektywy Łodzian wyniku. Oddał tu GKS. No nie ma co pozwalać na jakiekolwiek elementy chaotyczne w tym spotkaniu. W to graj drużynie teoretycznie niżej notowanej, teoretycznie słabszej. Nie chciałby na pewno, widzę, żeby tu się jakieś zamieszanie zadziało pod bramką Rawasa. Pawlas. Wycofanie do Sadowskiego. Sadowski. Nie atakowany przez Terpiłowskiego. Figiel. Przenosi ciężar gry na prawą stronę. Tam jest Jaroszek. Pawlas. Zbliża się do pola karnego Widzewa. Pawlas kontra Danielak. Przyszedł mu Sukurs. Błąd. Dobrze zasłonił mu drogę do piłki Dominik Kun. Guzdek przeciwko pięciu rywalom w żółtych koszulkach. Poczekał Guzdek na Kuna. Miał świadomość, że pięciu za jednym zamachem to on raczej nie pokona. Kun także zwolnił akcję. Dominik rozrzucił do lewej strony. Do Nunesza i wywalczyli Widzewiacy aut. 55. minuta tego spotkania. Niezmiennie 0-1 po bramce Marka Hanuska. No czekamy na kolejne gole łódzkiej drużyny. Nunesz. Szybkie rozegranie z autu na krótko z Kunem. Raz jeszcze Nunesz. O, tym razem ubiegł go Jaroszek. Kolejny aut dla Widzewa. No jeszcze nie miał takiej typowej dla siebie akcji w tym meczu Fabio Nunesz, znany z tego, że chętnie gra jeden na jeden Portugalczyk. Jeszcze nie pokazał chyba pełni swoich umiejętności. Teraz Pawłowski na linii pola karnego. Pawłowski, prawa noga. Pawłowski! No holował tę piłkę po linii pola karnego i holował, a ostatecznie, no nie wiem, czy nie ucierpiał jakiś samochód z tych zaparkowanych za trybuną zajmowaną przez sympatyków łódzkiego Widzewa. Jest tam tych samochodów, kochani, całkiem sporo. Widać, łatwiej było w to auto trafić Pawłowskiemu niż w bramkę Dawida Kudły. 56. minuta. Wydaje się, że odrobinę ucierpiał przy tym strzale Pawłowski. Trzyma się za udo Bartek. Wcale się nie dziwię. No, uderzenie piłki tak wysoko nie jest niczym jakąś wyjątkowo naturalnym. Pokazuje sędzia Mąsiek Pawłowskiemu, że może dobrym pomysłem będzie opuszczenie boiska, ale Pawłowski ma ewidentnie problem z zejściem z murawy o własnych siłach. Kolejny raz do Pawłowskiego wezwani fizjoterapeuci. No nie ma tutaj raczej mowy o grze na czas, mamy dopiero 57. minutę. Nie spodziewam się też, żeby ukrywał symulowaniem urazu ten nieudany strzał sprzed chwili Pawłowski. No by tam się nic złego Bartkowi nie stało. W ruch już poszedł spray mrożący, a jak wiemy, no ten lód w sprayu jest jak całus w czółko od mamy. Wszystkie tak naprawdę złe moce odgania od zawodników, nie tylko łódzkiego Widzewa, od wszystkich tak naprawdę piłkarzy, jak ziemia długa i szeroka. Opuszcza murawę Pawłowski, opuszczają ostatecznie w jego miejsce Christopher Norman Hansen. Norweg melduje się na murawie przy ulicy Bukowej. Jak tylko będziemy wiedzieli, co się Bartkowi stało i czy jest to coś poważnego, to oczywiście damy wam znać. Natomiast w 58. minucie faktem jest, że Pawłowski kończy swoje spotkanie. Wywalczył w tym meczu rzut karny Bartek po ładnej indywidualnej akcji. No a teraz zamiast Bartka swoje umiejętności będzie prezentował Christopher Norman Hansen, ale teraz ruszają prawą stroną Katowiczanie. Roginić, zablokowane to jego dośrodkowanie. Będzie out, a nie rzut rożny po tym wybiciu Kreuzriglera, ale leży jeden z Widzewiaków na murawie. No, oby to nie było tak, że kolejny czerwono-biało-czerwony będzie potrzebował pomocy medycznej. Cały czas staram się dostrzec, który to z graczy łódzkiego Widzewa podnosi się z murawy. Fabio Nunesz bardzo powoli, ale o własnych siłach zbiera się z tej, w sumie jak na realia Fortuna pierwszoligowe, całkiem nieźle przygotowanej płyty boiska w Katowicach.
Zanosi się na daleki wrzut w obręb pola karnego łódzkiego. Widzewa piłkę w rękach ma. Zdolny do takiego mocnego wznowienia Woźniak. Woźniak gdzieś na piąty metr. Prosto na głowę Marka Hanuska. Kun. Kun, przy nim błąd. Opanował piłkę kilkoma podbiciami Dominik. Kun. Za lekkie to dogranie do Hansena przejmują gospodarze. Teraz Figiel, ładne, prostopadłe podanie do Roginicia, ale na posterunku bardzo czujny Henryk Lewas, który wyszedł pewnie do tej piłki, pewnie tę piłkę chwycił, no i oddalił niebezpieczeństwo. A teraz Lipski długim podaniem w poszukiwaniu Terpiłowskiego. No całkiem nieźle kleiła się ta gra Lipskiego z Terpiłowskim w weekend. Szuka ewidentnie tych koneksji także w tym meczu Patryk Lipski. No w niedzielę to podanie Lipskiego przyniosło Terpiłowskiemu bramkę. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby dziś w Katowicach nastąpiła powtórka. Pawlas kontra Danielak, wypuścił sobie lewą stroną Pawlas piłkę. Pawlas cały czas w posiadaniu futbolówki, teraz dopiero wycofał do Urynowicza. Urynowicz do Sadowskiego. Hubert Sadowski. Do Pawlasa, za wysoko wyszedł Danielak, musi wracać Pawlas, dośrodkowanie w pełnym biegu, lewa noga, jeszcze wolej! Bardzo bliski szczęścia w tej sytuacji był Arkadiusz Woźniak. No niewiele brakło, a GKS wyrównałby stan rywalizacji w 60. minucie tego meczu. Przeleciała ta piłka całe pole karne po tym dynamicznym, silnym dośrodkowaniu Daniana Pawlasa. Lewą nogą przymierzył Woźniak, no ale pomylił się o, myślę, najwyżej pół metra, uderzył nad bramką Henrycha Rawasa. Groźna sytuacja. Katowiczan, wyraźny sygnał od nich, że oni chcą jeszcze w tym meczu powalczyć. Wznowił już Rawas, krótko do Hanuska, Hanusek do Kreutzrieglera. Kreutzriegler do Kuna, Kun zewnętrzną częścią stopy na lewą stronę, wypychany był Nunesz od autu Widzew. No, Norman Hansen do Kuna. Raz jeszcze Norwek. Cały czas czujny. Każdy z zawodników Widzewa, nie ma prostych błędów. Na pełnym skupieniu zdają się dzisiaj rywalizować podopieczni Janusza Niedźwiedzia. Stępiński. Za lekkie to dogranie do Kustka. Ustawiał się już do walki z Jędrychem. Porazenty w tym spotkaniu. Młody napastnik łódzkiego Widzewa, ale ta piłka do niego nie dotarła. Urynowicz w środku pola, szuka kolegów do grania. Długa piłka na lewą stronę. Tam cały czas aktywny Pawlas, tam cały czas schodzący w różne sektory boiska Adrian Błąd. Ale piłka dla Widzewa po przewinieniu Figla. Stępiński. Do Lipskiego, bardzo nisko po piłkę schodzi Lipski. Szuka gry ten zawodnik, no ma świadomość tego, że pod nieobecność Juliusza Letniowskiego. Teraz brzydki, zupełnie niepotrzebny faul Filipa Szymczaka. No teraz jeszcze upiekło temu młodemu zawodnikowi GKS-u Katowice. Pokazuje mu Jacek Małyszek, że to już ostatnie takie jego zagranie. Ostatni taki wybryk, który będzie arbiter tolerował. Stępiński do Lipskiego. Raz jeszcze kapitan łódzkiego Widzewa, Stępiński do Hanuska, Kreutzrieger. Nisko po piłkę zszedł Hansen, zostawiając tę przestrzeń bliżej bramki Nuneszowi, ale niedokładnie Kreutzrieger. Teraz ładnie Figiel, no dobry ma przegląd pola ten zawodnik. Zdaje się dobrze czuć, jak to powiedzieli niektórzy polscy komentatorzy, geometrię boiska. Dobrze wie, gdzie stoją jego koledzy, jak do nich zagrać. I tak naprawdę to on odpowiada za konstruowanie akcji GKS-u Katowice. Szczególnie w ataku pozycyjnym, którego dzisiaj akurat w wykonaniu gospodarzy jak na lekarstwo. Kun z Kreutzrieglerem. Teraz z Lipskim. Lipski ładnie dostrzegł w środku pola Terpiłowskiego. Terpiłowski ma świadomość, że ma po lewej ręce Figla, jednak odzyskuje piłkę rywal. Pawlas rozpędza się na lewej stronie. Pawlas, Pawlas, przy nim Stępiński. Pawlas, no dynamiczny jest ten zawodnik. Pawlas schodzi na prawą nogę, przekłada raz jeszcze lewą. Pawlas
uderzenie. No czekał zdecydowanie za długo Damian Pawlas ze strzałem lub dograniem do kolegów. No nie można tych przekładek robić raz, dwa, trzy, cztery razy. No bo to zwykle wychodzi tak, że ten strzał czy podanie na sam koniec jest niecelny. Tak też zresztą było tym razem. Za chwilę z 5 metra Henrich Rawas, 64. minuta meczu. Widzew prowadzi w Katowicach 1-0. Danielak ze Stępińskim. Wysoko podchodzą Katowiczanie. Hanusek. Stępiński. Do Gustka. Gustek w kolejnym pojedynku siłowym z Jędrychem. Tym razem to widzę jak górą. Hansen. Hansen, no, biega Gustka na prawej stronie. Gustek jednak wybiera przerzut na lewą flankę do Nunesza. Nunesz minął się z piłką Woźniak. Nunesz, teraz doskoczył do niego dopiero Sadowski, który blokuje to dośrodkowanie Portugalczyka. Będzie rzut rożny dla Widzewa w kierunku chorągiewki. Wędruje już nie Danielak, a można powiedzieć normalnie Patryk Lipski. No, mówiłem o tym, że ma świadomość Lipski tego, że przejmuje niejako obowiązki Juliusza Letniowskiego, jeśli chodzi o pełnienie tej roli playmakera w jedenastce Janusza Niedźwiedzia. Wie, jak wiele oczekują od niego w Łodzi Patryk Lipski. Teraz będzie miał okazję do celnego dośrodkowania do kolegów. Lipski piąstkuje niepewnie Kudła. Prosto pod nogi Terpiłowskiego. Ten naciskany przez niezmordowanego Figla. Rawas do Kuna. A przy tym stałym fragmencie gry najniżej zostali ci najniżsi zresztą Terpiłowski i Kun właśnie. Hansen. Norman Hansen opanował piłkę nieco na raty, ale ostatecznie ją stracił. Teraz zagmatwał się nieco z futbolówką w środku pola Figiel, ale ostatecznie dograł celnie na prawą stronę. Jest dośrodkowanie w pole karne. Dobra interwencja Patryka Stępińskiego. Świetnie ustawił się stoper łódzkiego Widzewa i zapobiegł dotarciu tej piłki do już czyhającego na swoją szansę Filipa Szymczaka. Będzie rzut rożny. Wzmaga się doping Katowicza na trybunach Stadionu Miejskiego w Katowicach. Przy ulicy Bukowej. Za chwilę ten stały fragment gry. Dosyć swobodnie rozstawionych pięciu zawodników w żółto-czarnych strojach w polu karnym Widzewa. Dużo jest tam przestrzeni. Jest dośrodkowanie. Najwyżej do piłki skoczył jeden z Katowiczan. Był to kolejny raz. Arkadiusz Woźniak, mówię kolejny raz, no bo miał już jedną dobrą okazję Woźniak, kiedy przymierzył z woleja nieznacznie nad bramką Rawasa. Wspomniany przed sekundą słowacki goalkeeper rozpocznie za chwilę z 5 metra. No sprawdzał jeszcze chyba coś z łącą waru Jacek Małyszek, ale no nie, no tam nic nie było, nie oszukujmy się. Nie ma mowy o żadnych przewinieniach, zagraniach ręką czy innych tego typu bardzo nieprzyjemnych na pewno dla Widzewa okolicznościach. Kun dobrze zgrał do niego piętą Guzdek. Guzdek w pojedynku biegowym z Jędrychem. Jędrych, no nie przebiera ten zawodnik w środkach. Wydawało się, że wybije daleko poza trybunę zajmowaną przez najzagorzalszych fanów drużyny z Katowic, ale ta piłka w tylko sobie znany sposób zwolniła i pozostała w polu gry. Hanusek do Kreuzriglera. Hansen wypychany przez Jaroszka. Hansen dostrzegł na prawej stronie dobrze ustawionego, czekającego na piłkę Danielaka. Danielak przyjął na trzy kontakty, co prawda, one przyjął piłkę mimo asysty Pawlasa. Ostatecznie Widzew jednak traci futbolówkę. Roginić za plecy dograł do włączającego się w tej akcji ofensywnej Huberta Sadowskiego i przy piłce Widzew. Hanusek na lewą stronę do Nunesza. Kreuzrigler minął się z piłką Austriak, ale zdążył ratować tę sytuację. Stępiński. Lipski. Wysoko podchodził Urynowicz. Terpiłowski. Pociągany za rękę przez Huberta Sadowskiego Ernest Terpiłowski. Szykuje się. Uwaga, potrójna zmiana w szeregach drużyny Widzewa. Gołębiowski, Michalski, Kita. Taki tercet, takich trzech muszkieterów, tacy trzej kompanieros za chwilę na płycie boiska przy ulicy Bukowej. Swoje spotkanie kończy Bartosz Guzdek. Swój występ kończy także Ernest Terpiłowski.
Nie ma zatem Gustka, nie ma Terpiłowskiego. Kto będzie tym trzecim? Do zmiany Fabio Nunes opuści murawę. W jego miejsce wydaje się także w roli wahadłowego do gry wejdzie Mateusz Michalski. Zatem podsumujmy sobie na szybko bilans zysków i strat. Z boiska schodzą Terpiłowski, Guzdek i Nunes, a w ich miejsce Michalski, Kita i Gołębiowski. Stępiński już do Kuna. Race na trybunie zajmowanej przez kibiców gospodarzy. Dosyć mocno wieje wiatr. Mam nadzieję, że to spotkanie nie zostanie przerwane. Tym bardziej, że robi się tutaj w Katowicach coraz chłodniej. Jędrych do Sadowskiego. Raz jeszcze Jędrych. Nosi się pewnie już powoli z zamiarem przerwania tego meczu sędzia Małyszek. No, muszę powiedzieć, że doszło teraz do bardzo niebezpiecznej sytuacji poza boiskiem i przerywa grę sędzia Małyszek. Pokazuje, by piłkarze opuścili murawę. Zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z nie lada aferą. Fajerwerki wystrzelone w kierunku trybuny zajmowanej przez kibiców gości przez gdzieś wprost z sektora gospodarzy. Bo to mogło być bardzo niebezpiecznie, szczególnie dla zgromadzonych w tym narożniku stewardów. No prosto w nich właściwie trafiły te fajerwerki. Trzeba chyba trzymać kciuki za to, żeby tam nikomu się nie stała żadna krzywda. Oprócz stewardów mogli też ucierpieć kibice Widzewa w tej sytuacji. No wybuch fajerwerku na poziomie czyjejś twarzy. To jest zagrożenie nie tylko zdrowia, to jest też zagrożenie życia, to jest zagrożenie kalectwem. Panowie, tak się nie bawimy, tak nie powinno się robić. W cywilizowanym świecie, w cywilizowanym kraju racja okej, oprawa okej, wulgaryzmy, dobra, niech wam będzie. Ale nie można, po prostu nie można ryzykować życia i zdrowia ludzi obecnych na tym dzisiejszym spotkaniu. Staram się zerknąć gdzieś tam w tę zadymioną część stadionu przy ulicy Bukowej. Równo godzina 10 na zegarach, 71 minuta na tym zegarze meczowym. No niezwykle niebezpieczna ta sytuacja z przed chwili. Teraz dopiero chyba zreflektowali się odrobinkę fani GKS-u Katowice. Zaczęli wystrzeliwać te fajerwerki w kierunku nieba. Chociaż za szybko ich pochwaliłem, no bo kolejny raz popełniają te same błędy. Kolejne eksplozje następują gdzieś w okolicach będących cały czas w tej strefie zagrożenia. No ludzi raz wykonujących swoją pracę, no bo mówimy tutaj o stewardach, o przedstawicielach firmy ochroniarskiej zabezpieczającej to dzisiejsze spotkanie, no, którzy no, starają się działać, cały czas być na posterunku w tej bardzo groźnej, w tej na pewno nieprzyjemnej dla siebie także sytuacji. Apeluje cały czas speaker do kibiców GKS-u Katowice o zatrzymanie tego niebezpiecznego procederu. No muszę powiedzieć uczciwie, że no, cały czas zdaję sobie sprawę z tego, jak mogą być niebezpieczne takie elementy pirotechniczne wybuchające bardzo blisko czyjejś twarzy chociażby. Ale to niestety zdaję sobie sprawę z tego ja, siedzący naprzeciwko tych najbardziej zagorzałych fanów GKS-u Katowice, nie mający z nimi nic wspólnego, wykonujący dzisiaj zupełnie inną pracę, mający dziś zupełnie inne obowiązki i nie mający wpływu niestety na to, co sobie ci ludzie myślą. Stara się apelować do kibiców zgromadzonych przy Bukowej speaker. No pojawili się też strażacy. Ciekaw jestem w ogóle, jak zapatruje się na takie wydarzenia wysłany przez PZPN na ten mecz delegat. To nie jest tak, że ja mam w swojej kieszeni taki miniaturowy regulamin PZPN-owski dotyczący także tych rozgrywek na poziomie Fortuna pierwszej ligi. Nie będę też wam się starał
wymyślać tych reguł, natomiast już udało mi się wyhaczyć z tego maleńkiego tłumu zgromadzonego w okolicy tunelu prowadzącego na płytę boiska przy Bukowej. Zwykle ci delegaci są do siebie niezwykle podobni, albo może to jest tak, że zawsze na mecze Widzewa przyjeżdża po prostu ten sam delegat. Natomiast spore zamieszanie kierownicy obu drużyn. Delegat, także sędzia Jacek Małyszek w naradzie na płycie boiska przy ulicy Bukowej. No wzburzony jest ewidentnie kierownik Pipczyński zaistniałą sytuacją. Wyraźnie zaznacza swoje niezadowolenie, no bo oprócz osób postronnych, oprócz pracowników tej firmy ochroniarskiej, o których wspominałem, oprócz kibiców Widzewa, w kierunku których po prostu te fajerwerki zostały wystrzelone, no mogli także ucierpieć w tym wszystkim piłkarze. Bardzo dziwna ta sytuacja. Cały czas zamieszanie na tej trybunie okraszonej retro napisem Górniczy Klub Sportowy Katowice. Zainteresowani wszczęciem burdy w Dziani w Czerni. Sympatycy drużyny z Katowic. No skoro nie za wiele się dzieje na boisku, skoro też muszę czekać na decyzję osób, które tak naprawdę na te decyzje mają wpływ, to sobie usiądę, będę też spokojnie obserwował to, co się dzieje przy Bukowej. Myślę, że służby porządkowe, policja, straż pożarna, także pogotowie mające swoich reprezentantów w okolicy obiektu w Katowicach, no, były gotowe na to, co się może dzisiaj w stolicy województwa śląskiego wydarzyć. To stąd też pewnie szybka reakcja przede wszystkim strażaków, którzy usuwają cały czas te produkty pirotechniczne, cały czas rzucane zupełnie niepotrzebnie na murawę przybukowej. Ciekaw jestem, jak długo może ta przerwa w grze potrwać, czy to może już nie jest przerwa w grze, a po prostu koniec dzisiejszej rywalizacji. No nie zatrzymuje zegara, teoretycznie minuta 77 w tym momencie dzisiejszego spotkania. No, a pan przywdziany w PZPN-owski garnitur i charakterystyczny związkowy krawat wykonał już telefon, moi drodzy, więc możliwe, że za chwilę dowiemy się czegoś więcej. Zdaje się, że grę będziemy wznawiali, bo gdzieś się w rozmowie z delegatem zerkał na zegarek sędzia Małyszek, no ale to są tylko moje domniemania. Zerknę też może. Mam jakieś dobre tuszki podpowiadające, co tam może toczyć się na płycie boiska, jeśli chodzi właśnie o te ustalenia okołoboiskowe. Kolejny raz delegat uwieszony na aparacie telefonicznym. Informacja z płyty boiska. Jest to informacja bardzo ważna, jeśli w trybie natychmiastowym... Speaker teraz przekazuje bardzo ważne informacje też, jeśli chodzi o to spotkanie 22:07. Jeśli nie uspokoi się sytuacja na trybunach, no to faktycznie grozi Katowiczanom walkover. Ciekaw jestem, czy kibice będą gotowi usłuchać mającego na pewno jak najlepsze chęci stadionowego speakera. Wracają zawodnicy GKS-u Katowice na płytę boiska, no ale
zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na razie to tylko katowiczanie wrócili, zdaje się, do gry. Sędziowie nadal poza płytą. Widzewiacy, wydaje się, że w szatni. No, pokazuje sztab szkoleniowy Widzewa, że nadal dochodzi do bardzo agresywnych zachowań. A to i na szczęście będące vis-a-vis mniej naszego kamerzysty Daniela na trybunie. No, dla mnie kuriozalna sytuacja, w której kibice własnej drużyny, tak, własnej drużyny, wyrywają krzesełka na własnym stadionie i rzucają tymi krzesełkami przedstawicieli firmy ochroniarskiej zabezpieczającej wydarzenia przy Bukowej dziś, 6 kwietnia. Naprawdę nie wiem, jak można nazwać w ogóle taki proceder. Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, w której kibice, gospodarze demolują własny stadion. Powiedzieć, że to sytuacja niecodzienna, to nic nie powiedzieć. Kolejne dziwne przedmioty lądują w polu gry. Kolejne race zostały także odpalone przez kibiców GKS-u Katowice. No, oni chyba dzisiaj ewidentnie byli nastawieni na dobrą zabawę, kompletnie nieskorelowaną z tym, co będą oglądali na boisku. Zaznaczmy też, że mówię o dobrej zabawie całkowicie, jak najbardziej w cudzysłowie. Coraz bliżej chyba jesteśmy drastycznych kroków, jeśli chodzi o losy tego spotkania. Płoną pewne materiałowe elementy na trybunie zajmowanej przez kibiców gospodarzy. 81. minuta meczu, cały czas teoretycznie na murawie tylko gracze GKS-u Katowice, no ale teraz no, mający przeszłość w drużynie łódzkiego Widzewa Tomasz Włodarek pokazuje im, że chyba lepiej z płyty boiska zejść, no bo płonie stadion w Katowicach. Mówię stadion z pełną świadomością tego słowa, bowiem z tego, co dostrzegłem, zajmuje się powoli także jedna z band reklamowych na obiekcie przybukowej. Niełatwo dotrzeć do kibiców GKS-u Katowice speakerowi w dzisiejszym spotkaniu. Zamieszanie niezwykłe, niesamowite. Coraz trudniej mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym zawodnicy obu drużyn wracają na boisko. No, na pewno będą chcieli kontynuować grę katowiczanie. To nie podlega dyskusji, ale nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z zawodników Widzewa chciał się narażać na dostanie racą w głowę. Bo możemy mówić o pirotechnice, o racach na trybunach. Myślę, że nikt z tym nie ma żadnego problemu. Jest to element tego swoistego teatru. Teatru dla nieco mniej ułożonych, nieco mniej grzecznych chłopców. Ale także ten niezwykły, niesamowity teatr ma pewne granice i cały czas odnoszę wrażenie, że tutaj pewne granice, jeśli nie zostały nagięte, nie zostały przekroczone, zdecydowanie za chwilę zostaną. Nie kończą się te rance tak naprawdę, jak historia w piosence Limala sprzed właściwie kilku dekad. Non-stop. Kolejne czerwone świece lądują na płycie boiska GKS-u Katowice. Dopalają się resztki. Tych flag, które fani ekipy z Katowic postanowili dzisiaj odesłać w niepamięć i po prostu w taki, swoim zdaniem oczywiście, spektakularny sposób zniszczyć. Nie mają już nawet oporów. Fotografowie, by wejść na płytę boiska, złapać kilka obrazków
z prac służb mundurowych. Strażacy cały czas prężnie działają, by oddalać zagrożenie od Murawy. Nie wydaje mi się, żeby ten mecz miał mieć dzisiaj jakiś szczęśliwy koniec. Oczywiście, jeśli chodzi o rywalizację boiskową, no bo na ten moment wynik rywalizacji, uwaga, w 84. minucie tego spotkania nadal bardzo korzystny dla Widzewa. Widzew prowadzi po bramce Marka Hanuska 1-0. Widzew jest coraz bliższy prowadzenia 3-0 w tym meczu. A tym samym zresztą zwycięstwa. Trzema bramkami. Schował się delegat, schował się też Jacek Małyszek, kierownicy obu drużyn. Osoby najbardziej decyzyjne w tej sytuacji. Główni sprawcy zamieszania przy ulicy Bukowej już schowani pod sektorówką, już próbujący oszukać służby porządkowe, próbujący zmienić swój ubraniowy imidż. Wracają katowiczanie na boisko, wraca jedenastka Rafała Guraka na Murawę. Ale oni już raz w tej całej sytuacji, w tym całym zamieszaniu na płytę boiska wrócili. No i co z tego, skoro za chwilę z niej zeszli? No cały czas zerkam na ten niedorzeczny obrazek. Te luki na trybunie stadionu Przybukowej. Luki po krzesełkach, które wyrwali sami fani GKS-u Katowice. No, nie da się chyba tego jakoś sensownie wytłumaczyć. Niszczenie własnego obiektu. Niebywałe obrazki tutaj. W Katowicach nam zgotował 6 dzień kwietnia. Na pewno chcieliby piłkarze ekipy z Katowic, ale także sztab szkoleniowy walczący przecież o jak najlepszy wynik Fortuna pierwszej lidze, ale także przecież w tym spotkaniu wierzyć, że to jest jakiś kilka dni spóźniony prima aprilis, ale nie, nie, to nie jest żart. Panowie, wasi kibice zniszczyli własny stadion. Nadal nie ma na boisku Widzewiaków. Teraz taki dosyć sugestywny gest Janusza Niedźwiedzia w kierunku tunelu prowadzącego na płytę boiska, tak jakby tam już się pojawili jacyś gracze czerwono-biało-czerwonych. I mieli oni wrócić do gry. Na razie nie widzę na to jakiejś wielkiej szansy z dwóch powodów. Po pierwsze, wierzcie mi, szatnia jest dosyć daleko od wyjścia na Murawę. A po drugie, no nadal na boisku są strażacy, którzy z użyciem proszkowych gaśnic starają się pozbyć płomieni zajmujących tę mniejszą trybunę stadionu miejskiego w Katowicach. Ciekaw jestem, bo niby każdy wiedział, że tutaj będzie się dzisiaj coś działo, ale czy tego spodziewali się nawet w najśmielszych snach i przedstawiciele tej sportowej części oczywiście GKS-u Katowice? On, zobaczmy, wracają czerwono-biało-czerwoni nie na Murawę, tylko będą sobie truchtali wzdłuż linii bocznej boiska. Dogrzewają się, wrócą do gry za chwilę czerwono-biało-czerwoni. Ostatnio całkiem nieźle podziałała na nich przerwa wymuszona przez kibiców drużyny przeciwnej, wspierani przez fanów łódzkiego klubu sportowego Tyszanie. No, narobili sporo rabanów w sercu Łodzi, mówiąc oględnie. Nie chcę tutaj też wchodzić w szczegóły. Dobrze wiecie, że tam nie było różowo. Tam też doszło do zniszczeń, ale no nadal mi się nie mieści w głowie, że można zniszczyć po prostu własny stadion. Coś niezwykłego.
Rozgrzewają się obie drużyny już na płycie boiska. Wydaje się, że zaczniemy od minuty 69.24 sekundy. Taki mamy zapis na zegarze w Katowicach. U mnie minuta 89. Nie powiem, że liczyłem na tego walkovera, ale zbliżalibyśmy się do końca tego spotkania, a tak przed nami pewnie jeszcze z pół godziny gry. Raz jeszcze bardzo proszę, aby wrócić na swoje miejsce. No cóż, taka dola, takie są też realia piłki nożnej, pewnie nie tylko w Polsce, bo to są obrazki znane ze wszystkich stadionów, choć dzisiaj doszło do pewnych kuriozalnych, niewytłumaczalnych dla mnie wydarzeń. Znów stroszą piórka w kierunku przedstawicieli firmy ochroniarskiej, kibice GKS-u. Możliwe, że też wspierani przez swoich zgodowiczów. Póki te piórka będą stroszyć tylko werbalnie i zaprzestaną rzucania oparciami siedzeń własnego stadionu. Przepraszam was, że powtarzam to tak często, ale nadal to chyba gdzieś do mojej świadomości po prostu nie dotarło. Kary na pewno będą dla drużyny z Katowic wyjątkowo surowe. Z jednej strony mówimy o zarobku podczas dnia meczowego na sprzedaży karnetów, biletów na te domowe spotkania. Z drugiej strony z kolei może się okazać, że te zyski w żaden sposób nie są w stanie pokryć dzisiaj spowodowanych strat. Już nie tylko tych czysto materialnych, staram się nie wymawiać słowa krzesełka, ale także tych po prostu wynikających z kar nałożonych przez Związek Piłkarski. Zróbmy wszystko, aby tak się właśnie stało. Piąty czy szósty raz już się porozumiewa z kimś delegat PZPN-u, ale wznowimy grę w tym spotkaniu. Już pokazuje Jacek Małyszek Henrichowi Rawasowi, że będziemy rozpoczynali od rzutu sędziowskiego przy Rawasie i Małyszku wysoko ustawiony Szymczak. No, miejmy nadzieję, że Szymczak nie postanowi podwieźć do Rawasa. Rawas chwyta piłkę. Gramy dalej. 69 minuta, 24 sekunda. To jest moment wznowienia rywalizacji przy Bukowej. Lipski, Kun dostał w twarz Roginić. Lipski, Michalski. Raz jeszcze Michalski w pojedynku biegowym z Jędrychem. Będzie od dla Widzewa. Opuszczają murawę strażacy. Pytanie, czy już na stałe, czy może na chwilę. Oddał tu Danielak. Niecelne to dogranie. Hanusek do Stępińskiego. Raz jeszcze Danielak przy linii bocznej boiska. Danielak w pojedynku z Pawlasem. Pawlas teraz niedokładnie do kolegi z drużyny. Wycofanie Kity na piąty metr. No nie miał szansy dobiec do tej piłki Norman Hansen, ale jeszcze widzę Lipski na prawej flance. Dośrodkowanie w pole karne. Zdjął piłkę Hansenowi Kita. Uderzenie Gołębiowskiego z dystansu ponad bramką Dawida Kudły. No może i mógł trochę lepiej w tej sytuacji Radek przymierzyć. Piłka na pewno sytuacyjna, zbierana gdzieś przed polem karnym rywali, ale ostatecznie ten strzał niecelny. Teraz ostre starcie w środku pola. Zderzyli się głowami zawodnicy obu drużyn. Leży na płycie boiska Gołębiowski. Podniósł się z niej już Arkadiusz Woźniak. No te urazy związane właśnie z głową zawsze mogą być trochę niebezpieczne. Teoretycznie Gołębiowski to wszedł na boisko, gdyby tak wyrzucić z głowy te niechlubne wydarzenia około murawy. Ledwie kilka minut temu
więc trochę przykre było, gdyby musiał Murawę z powodu urazu opuścić, ale zdaje się, Radek jest w stanie kontynuować grę. Sprawdził jeszcze Lipski, czy odpowiednią liczbę palców Gołębiowski widzi. Wydaje się, że tak. Wrócił na swoją pozycję wahadłowy łódzkiego Widzewa. Jest Sadowski, Jędrych. Przy nim wywierający presję Kita, Stępiński. Jeszcze raz kapitan łódzkiego Widzewa dalekim podaniem do Hansena. Wygrywa główkę Jaroszek. Woźniak. Pokazuje kolegom, że pokazali się też do gry. Szymczak. Chyba było zagranie ręką, ale nie robi sobie nic z protestów na poziomie trybun. Małyszek. Sadowski. Błąd, Sadowski. No teraz bardzo niecelnie ten lewy stoper GKS-u Katowice w kierunku Daniana Pawlasa za trybuną zajmowaną przez kibiców z Katowic. No taki drobny Lightmove Festival urządziła policja z bardzo silnymi reflektorami. Wygląda to jak jakaś scena z Wojny Światów z Tomem Cruise'em. Ale my jednak skupiamy się na tej wojnie dwóch zupełnie różnych światów na boisku. Kun w środku pola, faulowany przez Figla. No może teraz sięgnie do kieszeni sędzia Małyszek. Zmiana w szeregach drużyny Rafała Guraka. Boisko opuszcza Danian Pawlas. W jego miejsce Zbigniew Wojciechowski. A to był całkiem niezły mecz Pawlasa. Sporo wiatru narobił ten zawodnik na lewej stronie boiska. Dawał się we znaki Danielakowi kilkukrotnie. No ale Wojciechowski to też jest gracz o określonych umiejętnościach. Więc to nie jest tak, że teraz Danielak będzie mógł sobie odpocząć. Na razie jednak faktycznie odpoczywa, bo gra toczy się na zupełnie przeciwległej stronie boiska. Łapie piłkę Kudła. Wysyła kolegów w kierunku pola karnego. Rywali Kudła, długie dogranie, wygrywa pojedynek powierzchni Kreuzrigler. Wracał ze spalonego Kita, nie mógł sięgnąć tej piłki. Albo inaczej, mógł, ale wtedy przyznano by ją Katowiczanom. Jędrych. Sadowski. Wojciechowski, pierwszy kontakt z piłką, nieudany, prosto pod nogi Hanuska. Danielak schodzi do środka boiska, nie chciał go faulować Wojciechowski. Nie miał już oporów przed przekroczeniem przepisów Urynowicz. I to jest żółta kartka dla Marcina Urynowicza. W 75. minucie tego spotkania gracz z numerem 14 ukarany kartonikiem przez Jacka Małyszka. Rzut wolny dla Widzewa. To jest 20... No może nawet 7-8 metrów od bramki Dawida Kudły. Co nie znaczy, że nie będzie miał apetytu na bezpośredni strzał w kierunku bramki rywali Radosław Gołębiowski, który już jest przy piłce. Pokazał Radek kilkukrotnie, że ma dobrze ułożoną tę lewą nogę. Nie pije tutaj w żaden sposób do, jak wszyscy wiemy, obdarzonego niezwykłym strzałem z dystansu Mateusza Możdżenia. Bo Radek faktycznie już kilkukrotnie zagrażał ze stojącej piłki bramkarzom rywali. Przy futbolówce także Lipski. Zobaczymy, który z tych graczy ostatecznie wznowi grę. Lipski czy Gołębiowski? Gwizdek sędziego Małyszka. Bliżej rozbieg Radek, Gołębiowski. Bezpośrednie uderzenie na bramkę Kudły. Chwyta spokojnie, pewnie, futbolówkę golkiper Katowiczan. Dobre uderzenie nad murem, ale zbyt blisko środka bramki strzeżonej przez doświadczonego golkipera GKS-u. Teraz z lewej strony Wojciechowski. Mogę powiedzieć, że to był jego drugi kontakt z piłką, ale równie nieudany. Wygonił się tym dryblingiem daleko, daleko poza linię końcową boiska Zbigniew Wojciechowski. 77. minuta rywalizacji.
Widzew nadal prowadzi w Katowicach 1-0. Z 5 metra Rawas. No, odszedł Widzew od tego znanego schematu wznawiania gry krótko przy własnej bramce, we własnym polu bramkowym. No teraz bardzo niedokładne zagranie Hansena, ale ratuje sytuację ambitny Kuhn. Gołębiowski do Kreuzwiglera. Raz jeszcze Hanusek. Kreuzwigler. Hanusek potknął się na piłce w własnym polu karnym Czech, ale zdołał opanować sytuację mimo bliskości Filipa Szymczaka. Stępiński głową Wout. No, chciał zawrócić na piłce chwilę wcześniej Marek Hanusek. Niebezpiecznie się zrobiło. Dosłownie na ułamek sekundy pod bramką Henricha Rawasa. Teraz długi wrzut w pole karne Widzewa. Wysoko skoczył Kreuzwigler. Błąd! Złożył się do półwoleja Adrian Błąd. Gdzieś na wysokości 20 metra od bramki Rawasa, ale nieczysto. Uderzona przez tego doświadczonego gracza piłka minęła linię końcową boiska gdzieś wysoko nad bramką Słowaka. Znowu bardzo ładny obrazek schodzącego do gry Patryka Lipskiego. No, chęci do współpracy z kolegami Lipskiemu na pewno odmówić nie można. On cały czas szuka gry, cały czas jest chętny do tego, żeby mieć piłkę pod nogami, żeby decydować o losach akcji. Danielak teraz w ładnym driblingu mija Wojciechowskiego. Danielak do Kuna, za lekko, niedokładnie przejmują katowiczanie, ale zatrzymana ta dynamiczna akcja. Spalony był. Pokazuje Jacek Małyszek, że najbliżej Rawasa przy tym podaniu był ustawiony Filip Szymczak. Lipski. Obija nogę Błąda, będzie out. Danielak do Hanuska. Wysoko wychodzą Katowiczanie, jest Roginicz, jest Szymczak. Jest też Woźniak, ale radzi sobie Widzew, Gołębiowski. No teraz troszkę niedokładnie w kierunku Normana Hansena. Świetnie wyprzedza Kreuzwigler, bo chcieli wznowić niezwykle dynamicznie od autu Katowiczanie. Michalski pokazuje swoją dynamikę. Mateusz Michalski zdaje się, że jest już w dobrej dyspozycji fizycznej ten zawodnik. Raz jeszcze Michalski w towarzystwie Wojciechowskiego i Sadowskiego. Lipski naciskany przez Błąda. Lipski na lewą stronę do niepilnowanego Gołębiowskiego. Kuhn, Kreuzwigler, Stępiński. Zatrzymał się Stępiński. Lipski faulowany, przywilej korzyści. Danielak, Michalski przełożył piłkę na lewą nogę. Mateusz Stępiński do Kuna. Danielak klatką piersiową dobrze przyjmuje. Danielak, Lipski kolejny raz na lewą stronę. Niewiele brakowało, a to podanie zostałoby przejęte przez wracającego Roginicza. Ale ma futbolówkę Kreuzwigler. Lipski, Stępiński. Cennie konstruowana ta akcja Widzewiaków, ale cały czas to czerwono-biało-czerwoni przy piłce. Biegać muszą rywale. Lipski, ładne podanie w kierunku Danielaka. Podobne trochę do tego, którym obsłużył Lipski w niedzielę Terpiłowskiego. Kuhn. W dobrym driblingu Kuhn wpada w pole karne. Norman Hansen jeszcze wystawia do Michalskiego. Michalski! Prosto w ręce Dawida Kudły. Chyba muszę to powiedzieć, tylko rzut rożny w tej sytuacji. No, ciekaw jestem, czy dobrą decyzję także w swoim mniemaniu podjął Christopher Norman Hansen w tej sytuacji przed chwilą. 7, może 8 metrów do bramki Dawida Kudły. I nie ma strzału, a jest podanie do Michalskiego. Później Michalski jeszcze jakoś w drugie tempo prosto w Kudłę. Rzut rożny dla Widzewa. Lipski. Dośrodkowanie w pole karne na krótki słupek. Będzie chyba okazja do poprawki. Raz jeszcze Lipski. Lipski próbował dograć do Kuna. Kun ostatecznie dopadł do piłki. Lipski. Ładnie Stępiński. Widzewiacy na jeden kontakt na małej przestrzeni. Hanusek.
Liczył na to, że podłączy się do tej akcji Stępiński. Faulował Kun. Zaczął już Kudła. Figiel. Wycofanie raz jeszcze do przywdziewającego dzisiaj czerń golkipera drużyny z Katowic. Roginić. Roginić na dużej prędkości chciał wpaść między trzech zawodników Widzewa, ale oddał tak naprawdę piłkę Kreuzriglerowi, który teraz no, katastrofalny błąd popełnia w środku pola i musi się ratować faulem na Roginiciu. Przypominam, że Austriak ma już na swoim koncie żółtą kartkę. A to był ewidentny faul taktyczny. Wzburzony trener Janusz Niedźwieś. Nie dziwię się, bo gdyby tylko troszkę ostrzej Kreuzrigler potraktował rywala, moglibyśmy tutaj mieć czerwony kartonik. Rzut wolny dla Katowiczan. Przy piłce Figiel. Szykuje się zmiana w drużynie Widzewa. Krystian Nowak przygotowany do wejścia na boisko. No, ciekaw jestem, czy zejdzie Martin Kreuzrigler, ale to nie jest raczej zmiana wywołana tym impulsem, tym faulem sprzed chwili. Figiel, miękka piłka za plecy Widzewiaków, ale broni ten strzał głową Marcina Urynowicza. Henrich Rawas doskonale ustawił się Słowak w bramce czerwono-biało-czerwonych i to lekkie uderzenie, no bo nie bardzo miał z czego Urynowicz uderzyć w tej sytuacji. Padło łatwym łupem golkipera czerwono-biało-czerwonych. Oprócz Nowaka na boisku zameldują się także Krystian Sanocki, Jakub Karbownik. Podwójna zmiana w szeregach drużyny z Katowic. Tymczasem jednak długą piłkę zbiera Hanusek. Walczy w środku pola Kun. No ileż razy w tym spotkaniu Kun już tak piłkę przejął. Teraz dobre podanie Lipskiego do Kity. Kita! Gol! Gol Przemysława Kity! Gol na 2-0 w 84 minucie tego meczu. Widzew wybuchł nie tylko na trybunie zajmowanej przez kibiców gości, ale także na boisku. Jeśli chodzi o tych zawodników w czerwonych koszulkach, zawodników łódzkiego Widzewa. Przytomne zagranie Patryka Lipskiego. Bardzo dobra, prostopadła piłka w kierunku Przemysława Kity, który widząc wychodzącego do niego Dawida Kudłę lekkim, mierzonym strzałem, strzałem, który mogę śmiało nazwać lobem, umieścił piłkę w samym okienku bramki GKS-u Katowice, obijając ją jeszcze o słupek. No i dał Widzewowi dwubramkowe prowadzenie w 85 minucie tego meczu. Widzew 2, GKS Katowice 0. I nie wydaje mi się, żeby w tym spotkaniu miało już dojść do jakiegoś trzęsienia ziemi. Zwlekając ze zmianą Widzewiacy, cały czas przy linii bocznej Nowak. Ta podwójna roszada w szeregach drużyny Rafała Guraka już została przeprowadzona. Stępiński. No piękna ta bramka Przemysława Kity. Powiem uczciwie, że warto było czekać na to jedno trafienie do godziny w pół do 11. Dzisiaj przy Bukowej. Udał tu za chwilę Katowiczanie. Zdaje się, że to znowu rzucający daleko piłkę Woźniak. Jeszcze trochę zamieszania w polu karnym Widzewa. Wojciechowski. Wypchnięci skutecznie Katowiczanie. Sadowski. Jeszcze Wojciechowski na lewej stronie. Tam cały czas czujny Danielak. Wojciechowski schodzi na prawą nogę. Tym razem dograł celnie do kolegi. Ale do tego zwrotnego podania od Roginicia nie dość, że nie doszedłby Wojciechowski, to i Usain Bolt miałby spore problemy. Patryk Lipski kończy swój udział w tym spotkaniu. W jego miejsce Krystian Nowak. Podobna zmiana jak w meczu z GKS-em Katowice. Natomiast Lipski już swoje w tym meczu dzisiaj zrobił. Dobra postawa, dobre zachowanie, przede wszystkim bardzo przytomne tego zawodnika przy bramce na 2-0. Miękka to była piłka, taka delikatna, dogrywana niemal na centymetry. Ledwo minęła ona blok obronny GKS-u Katowice. Przyjął ją sobie dobrze.
przyjął. Opanował ją sobie dobrze Przemek Kita. No a później świetnym strzałem pokonał Dawida Kudłem. A tę lekkość, tę pomysłowość zawodnik z numerem 9 dzisiaj występujący, dzisiaj w czerwonej koszulce. Dużo radości dał na pewno fanom drużyny Zalei Piłsudskiego. Tak, wiem, oczywiście zapomniałem dodać dwójkę do wyniku dzisiejszego spotkania. Jest to moja pięta Achillesowa. Dziękuję raz jeszcze realizatorowi, że dba o to, byście byli odpowiednio poinformowani o stanie dzisiejszej rywalizacji. O, teraz niepotrzebnie wypuszczony jeszcze przez dopiero wprowadzonego do gry Krystiana Nowaka rywal. No i w sytuacji zdecydowanie stuprocentowej nie trafia nawet w światło bramki Marko Roginić. Miał przed sobą tylko Henricha Rawasa na 15 może metrze Roginić. Tragiczne zachowanie Krystiana Nowaka w tej akcji. 88 minuta meczu. Mogli sobie widzewiacy za sprawą Nowaka napytać no, wiele przykrości. Wiele nerwów sobie narobić w tej końcówce. No szalansko, tak za wolno zdecydowanie zbiera się do tej piłki Krystian Nowak. No i wykorzystał to Roginić. Na całe szczęście nie w pełni. Faulowany Wojciechowski za chwilę ze stojącej piłki GKS. Ustawił już sobie futbolówkę Sadowski, rozgrywa krótko z Arkadiuszem Jędrychem. No chciałby jeszcze kapitan drużyny z Katowic dać sygnał swoim kolegom z drużyny do walki w tym spotkaniu, no ale to pewne prowadzenie Widzewa 2-0 sugeruje raczej, że w tym spotkaniu już wiele się nie wydarzy. Widzę, kontroluje wydarzenia boiskowe właściwie przez całe dzisiejsze spotkanie, przez cały dzisiejszy mecz. No oczywiście poza tymi incydentami pirotechnicznymi, mam wrażenie, że ich z kolei nikt nie kontrolował tutaj przy Bukowej. Walczy przy linii bocznej Danielak z Wojciechowskim. Pomaga mu Michalski, Urynowicz. Uwolnił się od pressingu Michalskiego. Jędrych, długa piłka do Roginicia, odzyskuje Hanusek, no przesunięty po wejściu Nowaka wyżej Czech, ewidentnie ma jeszcze ochotę do gry, do przodu, ruszył teraz sam z piłką, przebiegł już dobre 20 metrów, Hanusek wpada w pole karne, Hanusek nadal holuje piłkę, samodzielnie wywalczył rzut rożny. Nie rozumiem kompletnie, czemu katowiczanie nie atakowali Marka Hanuska w tej sytuacji, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Za chwilę z narożnika boiska, czerwono-biało-czerwoni. Powędrował do chorągiewki Dominik Kun. 90 minuta tego meczu. Krótkie rozegranie Kuna. No mają widzewiacy to, co chcieli. Sfaulowany w narożniku boiska Kita i kolejny stały fragment gry dla czerwono-biało-czerwonych. Jest na trybunach dzisiaj w Katowicach Daniel Tanżyna. Wspiera swoją drużynę kapitan łódzkiego Widzewa. 4 minuty, a ja raz jeszcze zwracam się do kibiców gości, aby po ostatnim blisku arbitra. No oprócz niego oczywiście także przedstawiciele władz klubu Zalei Piłsudskiego. Na płycie jednak koledzy Tanżyny nadal walczą o to, by w tym spotkaniu zachować czyste konto albo dorzucić je nawet jeszcze jedną bramkę. Urynowicz. Wojciechowski. Do Sadowskiego. Sadowski raz jeszcze z Urynowiczem. Urynowicz wziął ciężar gry na siebie. Teraz coraz częściej jest przy piłce. Stara się rozgrywać do kolegów. Możliwe, że zmęczony już dzisiejszym spotkaniem jest Figiel. Dosłownie chwila do zakończenia tego dzisiejszego spotkania. Wobec tego cofniętego zegara wcale nie tak dużo doliczył w dzisiejszym meczu do drugiej połowy Jacek Małyszek. Podobna procedura miała miejsce w weekend w sercu Łodzi. Stępiński. Wybicie daleko od bramki Widzewa do Jędrycha. Teraz Nowak.
już całkowicie spokupiony w starciu z Roginiciem. Danielak. Drugie podanie gdzieś w poszukiwaniu Kity, ale cały czas czujny Jaroszek. Jest jeszcze Gołębiowski. Zatrzymał się Radek. Wie, że to Widzew ma przewagę. To Widzew ma czas. Hanusek. Walczą jeszcze katowiczanie. Jeszcze wrzucają dodatkowy bieg w pressingu. Kita wypychany przez Jaroszka. On teraz puścił sobie między nogami rywala piłkę Gołębiowski, ale poza tym, że było to całkiem efektowne zagranie, nie przyniosło ono żadnych korzyści, bo piłka w rękach Kudły. Kudła do Urynowicza. Kolejny raz to Urynowicz decyduje, jak zostanie rozegrana ta akcja. Na prawo do Woźniaka. Urynowicz, prawa strona boiska, przy nim Kreuzligler. Urynowicz zdoł dośrodkować. Nowak. Kreuzligler w aut. Woźniak od linii bocznej do Figla. Figiel w pole karne Widzewa, mocna piłka. No już najprostszych środków będą używali katowiczanie. Roginicz kopnął się we własną nogę. Teraz kopnął piłką prosto w pośladki Mateusza Michalskiego. Gra Widzew, Kita. Przy nim Jaroszek. Chciałem także rywalo, jakie ostre wejście Woźniaka. Nie sięga do kieszeni arbiter Małyszek. No ja zawsze lekko drżę, kiedy faulowany jest Przemysław Kita. No mam gdzieś z tyłu głowy te jego przykre kontuzje, ale tym razem nic mu się nie stało. Od rzutu wolnego Widzew. 94. minuta tego meczu. Zaraz będziemy kończyć ten spektakl przy Bukowej. Z pełną świadomością mówię, że spektakl, no bo było w tym meczu naprawdę wiele. Danielak. Rozegranie z Hansenem. Hansen na małej przestrzeni utrzymał się przy piłce. Teraz między nogami Wojciechowskiego. Zabawił się Norwek, ale zdołał wrócić Hubert Sadowski. Sadowski w środku pola. Jeszcze powalczy o odzyskanie piłki Kita. Woźniak rozrzucił szerzej na prawą flankę. Tam Sanocki, Sanocki, przy nim Gołębiowski, Sanocki zawrócił, lewa noga, dośrodkowanie w pole karne. Dobrze popracował blok obronny Widzewa, dobrze opracował Norman Hansen. Okrzyk radości Henricha Rawasa wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego Jacka Małyszka. Widzew Łódź w spotkaniu wyjazdowym z GKS-em Katowice wygrywa bezdyskusyjnie, wygrywa zdecydowanie 2-0 po golach Marka Hanuska i Przemysława Kity. Hanusek z rzutu karnego po faulu na Bartłomieju Pawłowskim. Kita po dobrym, przytomnym zagraniu Patryka Lipskiego w taki finezyjny, delikatny, zgrabny sposób nad Kudłą i prosto do bramki katowiczan. No dziś działo się wiele, nie tylko jeśli chodzi o te akcenty czysto sportowe, ale także w kwestii tych wydarzeń poza boiskowych. Ciekaw jestem, jakie będą reperkusje tego, co my dzisiaj, no co ja dzisiaj miałem raczej nieprzyjemność oglądać na stadionie w stolicy województwa śląskiego. I nadal myślę, z dużym zainteresowaniem będę śledził te decyzje właśnie w związku z wydarzeniami z dnia 6 kwietnia, z meczu 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Ale nie to jest istotą tego, dlaczego my się tutaj właściwie zbieramy. Nie to jest tak ważne tym, dlaczego my się interesujemy futbolem. Tutaj najważniejsza jest sama piłka nożna, a stan rywalizacji na boisku, zaznaczmy raz jeszcze, piłkarskim, a nie na jakimś poligonie treningowym dla domorosłych piromanów, jest najważniejszy. Taki, że Widzew wygrywa w tym zaległym meczu 25. serii gier z GKS-em Katowice 2-0 i zasłużenie dzisiaj świętuje na płycie boiska przy ulicy Bukowej w Katowicach. Za uwagę, za spędzony wspólnie czas w ten środowy wieczór. Dziękuję Wam serdecznie, Antoni Figlewicz. Trzymajcie się ciepło, dobrego wieczoru. Chyba nawet nie muszę Wam mówić, żebyście spali dobrze, bo to macie gwarantowane. Na razie dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną i z drużyną Janusza Niedźwiedzia.